Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już co prawda wybiła 19:30, jeszcze damy chwileczkę czasu dla wszystkich, żeby doszli. Dosłownie minutkę na powitanie. Bardzo się cieszę, że jest Was tyle. Bardzo mi miło, że chcecie spędzić ze mną ten wtorkowy wieczór. Super, świetne. Cześć, witam Was. Cześć. Widzę wiele znajomych twarzy z Facebooka. Świetnie. Trochę nowych osób, z czego się również bardzo cieszę. Dobry wieczór, witam. Cześć Agnieszka. Monika, witam Was wszystkich. Dobrze, żeby nie przedłużać i z szacunku do Waszego czasu, powoli zaczynamy, a ci, którzy będą nieco spóźnieni, oczywiście do nas dojdą. Dzisiejszym tematem będzie lifting rzęs, jednak od nieco innej strony. Spojrzymy na lifting ze strony problematycznej, zajmiemy się trudnymi przypadkami, porozmawiamy o relaksacji, o metodach korygujących sam zabieg liftingu. Będzie trochę faktów, trochę mitów. Będzie też nieco zdjęć spod mikroskopu, więc bardzo ciekawe rzeczy, a na końcu mam dla Was niespodziankę w postaci promocji, która będzie ważna tylko dziś i tylko do godziny 21, więc cierpliwie czekajcie na zakończenie webinarium, bo naprawdę warto. Więc może pokrótce zacznę od przedstawienia siebie. Nazywam się Joanna Siruga. Jestem współzałożycielem duńskiej marki Joulash, która zajmuje się stylizacją oprawy oka oraz produkcją i dystrybucją produktów. Marka Joulash w Polsce zajmuje się również dystrybucją produktów do liftingu rzęs australijskiej firmy Elibana. I właśnie z tego będziemy dzisiaj szkolić, o tym będziemy dziś rozmawiać. Przede wszystkim dla tych osób, które jeszcze nie miały styczności z firmą, chciałabym przedstawić taki króciutki filmik, abyście mogły zapoznać się, jak działa Elibana, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i jak działamy, za co ludzie kochają Elibana. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Bardzo proszę o kliknięcie głosu. Jeżeli ktoś nie wie gdzie, to tam na dole jest taki suwaczek od głośnika. Bardzo proszę o naciśnięcie go. Najbardziej Elibanę kocham właśnie za profesjonalizm. Za najwyższą jakość produktów. Za profesjonalne produkty, szybki zabieg i piękne rzęsy. Nigdy w życiu na pewno nie. Zdecydowanie nie. Nie. Przede wszystkim, że jest szybki, że jest łatwy i bardzo opłacalny. Szybkość zabiegu, piękny efekt i korzyści, które przynosi. Więc tyle tytułem wstępu o marce Elibana. Widzieliście właśnie zlot instruktorek Elibana, pierwszy w Polsce. I tak jak wspomniałam, Elibana jest australijską marką, która istnieje już na rynku od 20 lat. Specjalizuje się właśnie w produktach do liftingu rzęs. Natomiast my jako Joulash jesteśmy w Polsce jej dystrybutorem już od 2 lat. I właśnie... Właśnie dzięki współpracy z tą firmą będziemy mogli dzisiaj prowadzić webinarium. Dobrze, a więc do rzeczy. Zacznijmy od tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tematem dzisiejszego liftingu, tematem dzisiejszego webinarium będzie oczywiście lifting. Będzie to chemia działania dla tych osób, które z liftingiem jeszcze nie mają nic wspólnego, bo część osób, bardzo bym chciała, żeby też te osoby napisały, które jeszcze nie zajmują się liftingiem. Bardzo fajnie by było, gdybyście napisały, że nie zajmuję się liftingiem, jestem w tym nowa, w komentarzach.
O tym również powiemy pokrótce. Świetnie, fajnie, że są też osoby, które się jeszcze tym nie zajmują. W takim razie będzie to doskonałe wprowadzenie do świata właśnie liftingu. Najczęściej popełniane błędy. To będzie zdecydowanie skupienie się na rzeczach, które nie wychodzą w liftingu. Świetnie, że jest tyle osób, które dopiero zaczynają. Wspaniale. Będzie też dużo o trudnych przypadkach, o tym, z czym zderzamy się podczas liftingu rzęs, o faktach i mitach, o tym, o czym być może już słyszałyście, nawet nie wykonując jeszcze liftingu rzęs, o relaksacji, czyli o zabiegu odwróconego liftingu, o tym, jak pielęgnować rzęsy. Będzie oczywiście też czas na pytania i odpowiedzi, więc nie martwcie się, cierpliwie czekajcie do końca. Na pewno na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć, a na te pytania, które nie zdążymy rozwinąć wystarczająco, odpowiemy oczywiście na maila bądź telefonicznie, z tym nie ma najmniejszego problemu. Więc z pytaniami proszę poczekać troszeczkę później, na razie omówmy rzeczy najważniejsze, czyli oczywiście czym jest sam lifting. Lifting jest udoskonalonym tak naprawdę zabiegiem dawnej trwałej do rzęs. Trwała wywodzi się z trwałej do włosów, czyli z loków, ze zmiany kształtu naszych włosów. I jest to proces półtrwałej zmiany kształtu rzęsy. Dlatego, że rzęsy cały czas odrastają, ten cykl ciągle trwa, więc my nie jesteśmy w stanie na stałe zmienić tego kształtu. Dlatego też mówimy tutaj o półtrwałym zabiegu, tak zwanym semipermanentnym. Tutaj troszeczkę wejdziemy bardziej pod sferę chemiczną działania produktu, jednak widzę, że jest bardzo wiele świeżych osób w tym temacie i chciałabym, aby to był dla nich taki pierwszy profesjonalny krok do pokochania liftingu i do zainteresowania się tym produktem. Przede wszystkim, gdzie zachodzi lifting, co się dzieje podczas liftingu. Lifting rzęs, czyli zmiana kształtu rzęsy, polega na stosowaniu produktów chemicznych po to, aby zmienić strukturę włosa. Działamy bardzo, bardzo głęboko w strukturze włosa i żeby to przedstawić, zobrazować, to zobaczcie rysunek po prawej stronie, gdzie jest przedstawiona właśnie budowa włosa. Tam widzicie jej przekrój oraz to, jak stopniowo ten włos jest rozłożony aż do włókien keratynowych. One są gdzieś tam bardzo, bardzo daleko na samym końcu i zanim dojdziemy do samych włókien, musimy przejść przez wszystkie te etapy od właśnie korteksu, w którym znajdują się włókna keratynowe, po już same mostki dwusiarczkowe, które są na samym końcu. Mostki dwusiarczkowe znajdują się pomiędzy włóknami keratyny i łączą je ze sobą. Mostki dwusiarczkowe możemy sobie wyobrazić jako takie nietrwałe budowle, które możemy przebudowywać, coś jak konstrukcja z klocków Lego. I jeżeli wyobrazimy sobie, że nasze włosy właśnie tak są zbudowane, a między tymi klockami właśnie występują mostki dwusiarczkowe, to właśnie na nich działamy liftingiem. I nie tylko liftingiem, bo mostki dwusiarczkowe są obecne we włosach, w brwiach, we wszystkich strukturach włosa, jakie mamy na twarzy czy na głowie. I mostki dwusiarczkowe nie są używane jedynie przy liftingu rzęs czy przy trwałej. Mostki dwusiarczkowe pełnią funkcję utrzymywania kształtu włosa również, kiedy kręcimy nasze włosy, również kiedy ulega zmianie temperatura, to właśnie one odpowiadają za kształt naszego włosa. I na tym krótkim schemacie, który widzicie na żółtym tle, po lewej stronie, widać budowę właśnie włókien keratynowych. Te cieniutkie paski, zaznaczone poprzeczną linią, mają pomiędzy sobą mostki dwusiarczkowe, zaznaczone pomiędzy dwoma cząsteczkami siarki, SS. I tutaj na pierwszym obrazku widzicie naturalny włos, który jest prosty. Następuje nawinięcie włosa na wałek, bądź tutaj jak w przypadku trwałej liftingu, laminacji, nawinięcie rzęs na wałki silikonowe, bądź na
na formy papierowe, jak to mieliśmy do czynienia w trwałych do włosów, gdzie mieliśmy do czynienia z włóknistymi wałkami owiniętymi klejem. Wszędzie tam nawijamy rzęsy po to, by zmienić ich kształt. Podczas nawijania, jak widzicie, te mostki dwusiarczkowe, one się przesuwają delikatnie pod kątem i dzięki temu przy użyciu pierwszego produktu, jakim jest aktywator, a niezależnie od zabiegu, zawsze dwa podstawowe produkty, które są niezbędne, to jest aktywator i neutralizator. Aktywator pełni tutaj rolę dekonstruktora, mówiąc bardzo prosto. Dekonstruktora, czyli czegoś, co burzy te mostki dwusiarczkowe tymczasowo. Dosłownie rozłącza wiązania siarczkowe i sprawia, że włos może na nowo zmienić swoją formę, zmienić kształt, podczas gdy neutralizator je odbudowuje. Czyli nakładając produkt aktywujący, rozłączamy mostki dwusiarczkowe, czyli poniekąd zniszczymy strukturę włosa, a następnie, nietrwale oczywiście, bo my zaraz to neutralizujemy, a następnie odbudowujemy już w sposób zamierzony, czyli w ten nowy sposób. Jeżeli mamy rzęsy nawinięte na wałek, będą one podkręcone. Jeżeli użyjemy produktów i będziemy je rozprostowywały, to rozprostujemy rzęsy, naciągając je siłą fizyczną, czyli ruchami szczoteczki. Czyli w skrócie i bardzo rzeczowo, zabieg liftingu polega na chemicznej ingerencji w strukturę włosa poprzez rozłączenie mostków dwusiarczkowych, łączący ze sobą łańcuchy keratyny oraz ponowne ich odbudowanie. I jest to bardzo istotna kwestia i chciałabym, aby każda stylistka, zaczynając tak naprawdę przygodę z liftingiem, była świadoma tego, co robi. Bo każdy kolejny krok będzie decydował o rezultacie liftingu, będzie decydował o tym, jak ten włos będzie się układał, co się będzie z nim działo. To jest wiedza, którą bardzo skrupulatnie przekazujemy na naszych kursach, które się odbywają na terenie całej Polski. I w związku z kursami będę też miała dla Was niespodziankę, szczególnie dla tych osób, które z liftingiem jeszcze nie mają nic wspólnego. Idąc dalej, będziemy omawiali już trudne przypadki i zagadnienia dotyczące liftingu, jednak będzie to kwestia bardzo przydatna zarówno dla osób, które jeszcze z liftingiem nie mają nic wspólnego, jak i dla tych bardzo wprawionych. Więc zaczynajmy. Najczęściej popełniane błędy podczas zabiegu liftingu rzęs. Bardzo często spotykamy się z problemem, że stylistki, które zaczynają przygodę z liftingiem, albo kiedyś miały do czynienia z trwałą, albo nie miały jeszcze do czynienia z niczym, ale dużo czytały na internecie, dużo oglądały filmów na YouTube, brały udział w konferencjach i zaczynają swoją przygodę poniekąd po omacku. Jak wiemy, bardzo wiele zabiegów zaczynamy w ten sposób. Bardzo często kończy się to niestety czkawką, bo później okazuje się, że te efekty nie są niestety zadowalające, a co za tym idzie, my automatycznie zrażamy się do zabiegu. Sama marka Elibana próbowała od początku zapobiec tego typu sytuacjom, aby ludzie zrażeni zabiegiem przestali go wykonywać, bądź klientki, które zostały potraktowane nieprawidłowo przez kosmetyczkę, głosiły nieprawidłowe teorie na temat zabiegu, czyli tak jak to miało miejsce w przypadku stylizacji rzęs, w przypadku stylizacji paznokci, kiedy to wiele amatorek brało do ręki dłutka, kopytka, pędzelki, pensety i niestety wykonywało bardzo niekorzystną antyreklamę na rynku kosmetycznym. Dlatego też marka Elibana dla wszystkich kursantek zapewnia 30% rabatu na stałe na wszystkie produkty. Dzięki temu po ukończeniu takiego kursu u autoryzowanego szkoleniowca macie gwarantowaną zniżkę 30%, której nie ma wasza sąsiadka, wasza koleżanka, która dopiero co się dowiedziała o tym zabiegu i dzięki temu jesteście już do przodu, dzięki temu one też tak szybko nie chwycą za produkty i nie będą robiły dla was niekorzystnej konkurencji. Przede wszystkim to, co dotyczy popełnianych błędów, to nieprawidłowe oczyszczenie rzęs naturalnych. I o ile stylistki rzęs zajmujące się przedłużaniem nie mają z tym raczej absolutnie żadnych problemów, bo są przyzwyczajone i bardzo dobrze poinformowane o tym, że źle przygotowana rzęsa, źle przygotowana powierzchnia nie będzie prawidłowo oddziaływała chemicznie, o tyle osoby, które dopiero co zaczynają z liftingiem, one bardzo często w
traktują oczyszczenie rzęs po macoszemu. I niestety bardzo często spotykamy się z resztkami maskary na rzęsach, bo była to maskara na przykład wodoodporna. Spotykamy się z tym, że zostało użyte do demakijażu mleczko bazowane na tłuszczach bądź olejkach, co jest również niekorzystne i ma negatywny wpływ na efekt zabiegu. Dlatego to jest jeden z podstawowych elementów zabiegu, poprawne oczyszczenie rzęs naturalnych. Nieodpowiedni wybór formy w stosunku do budowy anatomicznej oka i powieki klientki. Jest to dosyć notorycznie popełniany błąd, głównie dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy albo nie wyobrażamy sobie, jak skręt będzie wyglądał po zakończonej pracy, po wykonaniu liftingu. I tutaj za chwilkę będziemy to omawiali bardzo dogłębnie, czego należy unikać, na co należy zwracać uwagę przy budowie anatomicznej powieki i oka, o tym, jak oko jest osadzone i dlaczego warto uważać na wykonanie zbyt dużego skrętu przy klientkach z głęboko osadzonymi oczami. Odpowiedni wybór formy ze względu na długość rzęs jest to absolutnie podstawowa rzecz, którą się zajmujemy na kursach, o tym, jak nawinąć rzęsy na wałek, o tym, aby nie wystawały poza długość wałka, jeżeli oczywiście nie są nad wyraz przerośnięte, bo takie również się zdarzają po odżywkach około 14-15 mm i wówczas nie mamy wałka, który byłby odpowiednio duży. Jednak to, co najważniejsze, czyli oczywiście to, czy rzęski nie są za krótkie, nie wystają poza wałek oraz to, w jaki sposób są nawinięte na formę. Istotną rolę odgrywa również ilość użytego kleju. Klej, który używamy do liftingu rzęs, jest tak naprawdę klejem fiksującym, fikserem. Fikserem, czyli tak naprawdę spoiwem. To nie jest do końca klej taki, jaki mamy w na przykład stylizacji rzęs. Jest to klej bazowany na żelu, na wodzie, który doskonale się rozpuszcza, który ma bardzo niski współczynnik alergii, więc jest on całkowicie bezpieczny. I już uprzedzam pytanie, wszystkie osoby, które są uczulone na kleje cyjanoakrylowe, na kleje, które używamy do stylizacji rzęs, one nie będą reagowały na lifting rzęs, one nie będą reagowały alergią, dlatego że te kleje nie mają ze sobą nic wspólnego. Dobrze. Kolejne błędy, które wynikają z niepoprawnej i nierównomiernej ilości użytych preparatów. To jest również bardzo ważne. To, jak działamy aktywatorem, jak działamy neutralizatorem, czyli te dwa produkty płynne, kremowe, które nakładamy na bezpośrednio na powierzchnię rzęs, one odgrywają również bardzo dużą rolę i o tym też bardzo dużo mówimy o szkoleniach. Skupiamy się na tym, jak nałożyć produkt, aby on był nałożony odpowiednio nisko, nieco odsuniętym od nasady i linii wodnej rzęs, ale mówimy również o tym, czego należy unikać, czyli na przykład nakładania preparatu na całe rzęsy, kiedy możemy nałożyć preparat na całe rzęsy i jak to się ma w stosunku do czasu. Również ważną rolę odgrywa to, czy nałożymy ten neutralizator na mokre rzęsy, bo na przykład dopiero co przetarłyśmy aktywator na mokro. Wszystkie pytania bardzo proszę zostawiać na później, na koniec webinaru. Ja na nie oczywiście odpowiem również, jeśli wałek się odkleja, to na to odpowiem. Jeśli chodzi o usuwanie rzęs z samego wałka, jest to też bardzo ważna kwestia, która zostaje często pominięta. Bardzo wiele osób, które miały do czynienia z trwałą i przychodzą bezpośrednio na lifting, one rzęsy traktują bardzo surowo i nie zwracają uwagi na to, jak miękka jest struktura rzęsy zaraz po liftingu. No i oczywiście jeden z największych kłopotów, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć, to są nasze klientki i zasady pielęgnacji po zabiegu. Jest to absolutnie jedna z najważniejszych rzeczy, którą powinnyśmy przekazać naszym klientkom. To, jak dbać o rzęsy po liftingu, bo jak po każdym zabiegu są pewne zalecenia, są pewne przeciwwskazania i należy się ich surowo trzymać. Chociażby to, jak wykonujemy zabieg na koniec dnia, wieczorem, a szczególnie teraz, kiedy mamy
sezon gorący, kiedy mamy sezon przedświąteczny, wiele klientek przyjmujemy o bardzo późnych porach. Założę się, że część naszych uczestniczek dopiero co przybiegła z pracy, niektóre może jeszcze siedzą w pracy i oglądają webinarium. Te klientki, które mają wykonywane wieczorne liftingi, że tak powiem, one muszą szczególnie uważać na to, jak śpią, na to, czy nie kładą się na poduszce twarzą, na to, czy nie przygniatają tych rzęs, dlatego że rzęski są bardzo, bardzo miękkie zaraz po zabiegu i nie należy ich odkształcać. W ciągu dnia te rzęsy zdążą się utrwalić, mostki dwusiarczkowe zdążą całkowicie zachować swój kształt i jest mniejsze ryzyko na zepsucie liftingu, natomiast wieczorne klientki to jest ogromne zagrożenie, one bardzo często zapominają o tych zasadach aftercare i idąc do łóżka kładą się po prostu na twarzy. Zarówno to, jak i spot, sauna, basen, solarium, kąpiel. Wiele z tych zasad pielęgnacji jest bardzo, bardzo istotna i należy na nią zwrócić ogromną uwagę, dlatego że to, co wy robicie w salonie, jesteście w stanie same wyłapać, a przynajmniej większość z tych błędów. Niestety to, co się dzieje już poza salonem, kiedy klientka opuszcza wasze miejsce piękna, na to nie mamy wpływu i tego nigdy nie możemy być pewne. Dlatego edukujcie wasze klientki i mówcie bardzo wyraźnie i powtarzajcie to wielokrotnie. Mimo tego, że klientka była u was już drugi, trzeci raz, powtórzcie jeszcze raz informację aftercare. Ona pierwszy raz jest bardzo podekscytowana, przychodząc na lifting rzęs, ona bardzo wiele informacji po prostu zapomina. Dobrze, a teraz opowiemy chwileczkę o tym, jak nieodpowiedni wybór formy może właśnie wpłynąć na skręt. Chciałabym, żeby teraz napisały do mnie też stylistki rzęs. Jak dużo mamy stylistek rzęs? Wystarczy, że napiszecie SR, czyli stylistka rzęs, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Stylistki rzęs piszą SR, żebym wiedziała, że ze mną jesteście. Stylistki rzęs mają bardzo, bardzo ułatwioną sprawę, dlatego że wszystkie stylistki rzęs wiedzą, jak wyglądają skręty rzęs przedłużonych, wiedzą, jak się formują i wiedzą, jak je dobrać do oprawy oka. Niestety te osoby, które nie zajmują się stylizacją, wiele stylistek rzęs, wspaniale, świetnie, bardzo się cieszę, więc większość z was doskonale rozumie to, jak powstaje podwinięcie. My pracując na wałkach tworzymy odpowiedni kształt, czyli skręt. Jeżeli przyrównać skręt, który powstaje podczas liftingu do skrętu rzęs przedłużonych, to tak naprawdę część z tych skrętów nie będzie dostępnych, dlatego że podwinięcia tworzone na bardzo płaskich formach, na formach, które nie mają praktycznie wybrzuszenia, nie mogą być zastosowane u wszystkich klientek. Klientki z bardzo mocno opadającą powieką, bądź klientki, których oczy są osadzone bardzo głęboko, po takim zabiegu, przy użyciu rzęs w rozmiarze, że bardzo małym XS albo S, dodatkowo przy formach płaskich, będą miały do czynienia z efektem prawie że przeliftowania, czyli nadmiernego podkręcenia. I należy na to zwrócić szczególną uwagę, szczególnie jeśli mówimy o użyciu na przykład formy w rozmiarze XS, S i dodatkowo nałożymy nasze preparaty dosyć wysoko, to jest do 3/4 formy. Wtedy możemy się liczyć z tym, że rzęsy będą szły absolutnie do góry i wręcz dotykały powieki klientki, co będzie oczywiście efektem niekorzystnym dla niej i niestety nie będzie zadowolona z takiego rezultatu. Dlatego pamiętajmy, aby przyjrzeć się budowie anatomicznej oka klientki, zobaczyć, czy jest to oko wypukłe, czy jest to oko głęboko osadzone, jaka stylizacja powinna być do niej dobrana i przemyśleć, czy nie lepiej by było zastosować większy wałek, odejść nieco od powieki, być może warto jest popracować preparatem, nałożyć go nieco wyżej, aby rzęsy miały miejsce na to, by odejść od powieki, aby ten skręt nie był skrętem typu drama, który przykleja się do powieki, bo później będziemy mogli mieć do czynienia właśnie z efektem podobnym do przeliftowania. Samo umiejscowienie wałków i odklejanie się formy. To było bardzo trafne pytanie, dlatego że sytuacja, którą widzicie na pierwszym obrazku, bardzo często zdarza się osobom, które na własną rękę zaczynają robić lifting rzęs i starają się prawidłowo umieścić formę na powiece.
Umiejscowienie formy na powiece jest istotne, dlatego że jeżeli zaczniemy zabieg w sposób niepoprawny i od początku przykleimy formę w niepoprawnej powierzchni w stosunku do linii rzęs, wówczas cały zabieg jest poniekąd spisany na straty, dlatego że te rzęsy będą się formowały w ten sposób. Przy okazji część rzęs nam się zapowietrzy. Zapowietrzy to znaczy, że niewystarczająco je naciągniemy. Będą odklejone od wałka. Taka sytuacja właśnie może się zdarzyć również, kiedy mamy problem z doklejeniem wałka, kiedy powieka jest na przykład opadająca. O tym też będziemy za chwileczkę rozmawiać. I wówczas mamy do czynienia z opadającym wałkiem, odklejającym się. I mimo tego, że wałki Elibana są naprawdę fantastyczne. Zauważcie, że one nie mają tego nadlanego kształtu, który potrafi czasem przeszkadzać przy powiekach mocno opadających. Tutaj jest też użyta minimalna ilość kleju, dlatego że powierzchnia jest bardzo cieniutka i naprawdę bardzo ciężko jest nakleić źle wałek Elibana. Jednak jeżeli wałek się odkleja i czujemy, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie albo użyliśmy za małą ilość kleju i ten wałek zaczyna nam się obsuwać, albo nie przytwierdziliśmy go prawidłowo do powieki i wówczas mamy problem z wałkiem przykrzywionym. Taki wałek należy zdjąć delikatnie i przykleić go na nowo. Jeżeli nie jesteśmy w stanie szybko tego skorygować i klej już zaschnął, to niestety czeka nas odklejenie go za pomocą małej ilości wody na patyczku kosmetycznym. Delikatnie zwilżony patyczek kosmetyczny wsuwamy pod formę, ściągamy ją, wycieramy skórę na sucho, a następnie ponownie przyklejamy ją i wówczas mamy gwarancję, że lifting wyjdzie poprawnie. Na ostatnim obrazku macie przedstawioną oś poziomą, w jakiej powinna znajdować się forma i to, co bardzo ważne, czyli uniesiony kącik zewnętrzny formy, tak aby ona nie opadała. Może ona iść na równi, nie powinna jednak schodzić w dół, poniżej osi oka, aby rzęski w kąciku zewnętrznym nie były wystylizowane na smutne oko. O czym doskonale wiedzą stylistki rzęs, które są dzisiaj z nami. Prawidłowe umiejscowienie rzęs jest również bardzo ważne. I powiem Wam szczerze, dziś świadomość kosmetyczek, stylistek jest ogromna. To, jak rzęsy są pięknie rozłożone dziś, a jak były kiedyś, to jest ogromna różnica. Przyczyniło się do tego oczywiście polepszenie narzędzi do liftingu. Przede wszystkim nasze wspaniałe grzebyczki, które naciągają, rozczesują rzęsy. Dawne radełka, które były jedynym narzędziem, sprawiały, że ten zabieg przez wiele osób był wykonywany, że tak powiem, bardzo niechlujnie. A przez to, że był wykonywany niechlujnie, również rezultaty były negatywne. I po prawej stronie widzicie tutaj rzęski przyklejone nagannie, mimo tego, że oś formy jest w linii poziomej, nie schodzi w dół, jednak rzęski na każdym z tych ujęć są przyklejone niepoprawnie. Poprawne przyklejenie rzęs jest na zdjęciu po lewej stronie, gdzie widzicie pracę naszej instruktorki Angeliki Mielniczuk, która wykonała właśnie nawinięcie na rzęsy, bardzo dokładne naciągnięcie i teraz patrząc właśnie bardzo blisko linii wody, górnej linii wody, widzimy, że wszystkie rzęski są bardzo ładnie naciągnięte, żadna nie odstaje, to jest również bardzo istotny element. Na pytanie, które najprawdopodobniej się pojawi, co zrobić, jeśli rzęski się odkleją? Należy je koniecznie ponownie przykleić. Nieważne, czy to się stanie jeszcze zanim zaczniecie lifting, czy po zmyciu aktywatora, należy takie rzęsy zawsze ponownie przykleić do formy. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się po użyciu neutralizatora, spokojnie, bez paniki, po użyciu neutralizatora już nic nie jest aż tak ważne, jak przed jego użyciem, więc i aktywator, i neutralizator wymaga idealnie przyklejonych rzęs. Kolejną sprawą, która jest często pomijana i zapominana przez Was, to sprawa baby lashes. Jak wiecie, baby lashes mają świeżutką, nowiutką strukturę. Oczywiście one sobie poradzą z wieloma wyzwaniami, jednak pamiętajmy, że są one o wiele krótsze. Dlatego też nakładając preparaty, zwróćmy uwagę, czy w niektórych punktach nasza klientka nie ma przypadkiem rzęs dopiero co wymienionych. Bo takie rzęski należy potraktować ulgowo, czyli
podwinąć je nieco wyżej. Raczej powinniśmy unikać nakładania preparatu na całą taką rzęsę. Tutaj jest to wspaniale zaznaczone przez właśnie taki schodek w aktywatorze i należy to również powtórzyć z neutralizatorem, aby te rzęski Baby Lashes nie były potraktowane aktywatorem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że Baby Lashes również dostaną aktywator i to po całej długości, ponieważ między naszymi długimi rzęsami zawsze są krótkie. Jednak rzęsy, które są grupowo o wiele krótsze niż reszta rzęs, mogą być spokojnie potraktowane mniejszą liczbą, mniejszą grubością aktywatora oraz neutralizatora. Powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę. I teraz jeszcze kwestia tego, jak zmywamy preparaty sucho, mokro, sucho. Bardzo często to pytanie się powtarza. Zresztą to jest oczywiście zależne od marki, kto co promuje, jaki producent ma jakie zalecenia. Jednak nie zapominajmy, skąd się wzięły preparaty do laminacji, skąd się wzięły preparaty do liftingu, do trwałej. Te wszystkie preparaty wzięły się z fryzjerstwa. To właśnie wiedza o fryzjerstwie i o tym, jak robimy trwałą na nasze włosy, stanowiła o tym, jak przebiegają zabiegi. Pamiętajmy o tym, że to są preparaty bliźniacze, bardzo podobne. I co robi fryzjer podczas zabiegu trwałej ondulacji? Czy któraś z Was była kiedykolwiek na trwałej, czy którakolwiek z Was kiedykolwiek miała zrobioną trwałą na włosy w postaci loków? Jeśli tak, to wpiszcie tak. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że na pewno będąc u fryzjera zwróciłyście uwagę na to, że fryzjer myje włosy w wałkach. Fryzjer generalnie myje włosy, spłukuje je, używa wody. I my podczas liftingu również nie powinnyśmy jej się bać, szczególnie jeśli chodzi o produkty Elibana. Różni producenci mają różne zalecenia i to podkreślam. Jednak przy produktach Elibana bardzo istotną kwestią jest to, dlaczego używamy wodę. Wody używamy dlatego, że ona jest najłatwiejszym neutralizatorem. Neutralizatorem, który po prostu hamuje reakcję. Umówmy się, aktywator to kwas tioglikolowy oraz sole jego pochodne, czyli pochodne amoniaku, amonu oraz inne środki, które są używane do niszczenia mostków dwusiarczkowych. Działają one w pewnym pH. pH może być zasadowe, może być kwasowe. To wszystko w zależności od trwałej na włosy i na rzęsy. Jednak jak tutaj właśnie dziewczyny zwracają uwagę, woda, neutralizator, dokładnie tak. Fryzjer nigdy nie ściąga preparatów suchym ręcznikiem, ani zwilżonym ręcznikiem. On nie przyciąga preparatów po naszych włosach i nie gładzi ich ręcznikiem, tym bardziej suchym. Fryzjer używa wody, aby spłukać produkty i aby pozbyć się ich ze struktury włosa. Dlatego też uczymy nasze kursantki, że najlepszym sposobem na pozbycie się produktów i zahamowanie natychmiastowej reakcji jest metoda sucho, mokro, sucho. Sucho najpierw, bo ściągamy preparaty suchym patyczkiem, po to, aby ich nie przesuwać. Wiadomo, czasami patyczek potrafi być bardzo mokry, więc nie chcemy tutaj, aby preparat się przesuwał. Najpierw ściągamy go szybciutko z oka na sucho, następnie na mokro doczyszczamy, aby zahamować reakcję w sposób natychmiastowy i oczywiście po to, żeby zneutralizować kwas, po to, żeby nadać neutralne pH dla rzęs i po to, aby pracować spokojnie. Później przecieramy rzęski ponownie na sucho, aby były gotowe do użycia neutralizatora. I ten system sprawdza się genialnie w produktach Elibana. Jest też systemem, z którym pracowali fryzjerzy od lat, więc tutaj pamiętajmy, że używamy produktów chemicznych, mniej lub bardziej. Tutaj jest zawsze kwestia zmiany pH i pamiętajmy o tym, że woda jest dla nas zawsze neutralizatorem. Jednak upominam, że różni producenci mają różne teorie, różne zalecenia i należy się zawsze kontaktować z producentem, z dystrybutorem, jeśli chodzi o produkty. Elibany zawsze ściągamy w jeden i ten sam sposób. I pytania. Co znów źle zrobiłam? Bardzo często macie powtarzające się problemy.
Czyli na przykład, jak już tutaj mamy pytanie, problem z nawinięciem rzęs na wałek. O tym zaraz będziemy mówiły, więc ja proszę o powtórzenie tych pytań, jak już do nich przejdziemy. I jeżeli macie pytania, na które dzisiaj nie zdążę odpowiedzieć po zakończeniu webinarium, a jeszcze nie jest czas na pytania, to proszę je przesłać do nas na maila. My na nie na pewno odpowiemy. Jeżeli jesteście naszymi kursantkami, to również na 100% możecie liczyć na pomoc i instruktora, i naszą. Natomiast o tych problemach zaraz będziemy rozmawiały, ale najpierw omówimy to, na co czekają nasze wprawione lifterki, nasze instruktorki z różnych firm, z różnych marek, instruktorki niezależne oraz stylistki rzęs, które zajmują się liftingiem już od dawna. Są to trudne przypadki. Trudne przypadki wybrała mnie przypadkiem. Chodzi o to, że bardzo często spotykamy się na różnych grupach internetowych, forach. Tak, wałki oczywiście nadają się do sterylizacji, są wykonane z silikonu medycznego i można je nawet sterylizować w autoklawie. Odpowiadam już na pytanie Świat Wosku. I tutaj trudne przypadki będą się skupiały przede wszystkim na przeliftowaniu, ale również na problemach związanych z rzęsami niesfornymi. Jeszcze wrócę troszeczkę do poprzedniego slajdu. Trudne przypadki pomogła mi opracować Joanna Ziejewska, jest to nasz autoryzowany instruktor Elibana w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Warto dodać, że jest to jedyny autoryzowany instruktor Elibana w tamtym rejonie i tylko po szkoleniu właśnie u pani Joanny mamy gwarantowaną zniżkę na ten region. Jeśli chodzi o trudne przypadki, to pani Joanna jest tutaj zdecydowanym ekspertem. Ona na co dzień zderza się z źle wykonanym liftingiem. Niestety coraz więcej osób wykonuje lifting i co się z tym wiąże, następują również problemy po takim liftingu. Tak, można sterylizować autoklawie. Takimi przypadkami są oczywiście przeliftowania lub rzęsy zniszczone, o nich zaraz powiemy, ale zanim o nich powiemy, porozmawiamy o przypadku rzęs bardzo ciekawych, takich, które rosną w dół i nie są to rzęsy rosnące w dół jedynie przez problem kosmetyczny, jakim jest opadająca powieka. Mówimy tutaj również o usytuowaniu cebulki włosa, która jest skierowana do dołu. Takie rzęsy będą bardzo trudne do wystylizowania. I mamy tutaj wspaniałe rozwiązanie, które nie powstało od razu. Ono powstało po metodach prób i błędów i było zaskakująco idealne. Było to nacięcie wałków. Być może bardzo proste i oczywiste, jednak powiem Wam, co tutaj dało, bo można by powiedzieć, dobrze, ale widzimy, tutaj jest opadająca powieka, została świetnie zliftingowana taśmą, plasterkiem medycznym, ona nam się odsunęła, ale tutaj mamy do czynienia z czymś jeszcze. Zauważcie, szczególnie stylistki rzęs, że mamy tutaj wyraźnie zaznaczony wierzchołek powieki, tak zwaną powiekę trójkątną, która sprawia, że ułożenie rzęs jest zupełnie inne niż w klasycznej powiece. Przy takim wysokim wierzchołku mamy do czynienia z różnym kierunkiem rzęs i zobaczcie, że w kąciku wewnętrznym te rzęsy idą wyraźnie do środka oko, do tęczówki. Oprócz tego, że klientka miała od bardzo długiego czasu problem z widzeniem. Po prostu rzęsy jej dosłownie przeszkadzały, zasłaniały jej pole widzenia. Oprócz tego one jeszcze rosły w sposób niesforny i ten kącik wewnętrzny, on bardzo często wchodził w środek oka. Przecięcie formy dało nam bardzo, bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim pozwoliło na zastosowanie dwóch skrętów. Przesunięcie skrętu najkrótszego, jaki jest w wewnętrznym kąciku, ponieważ wałki Elibana, one są dostosowane do długości naszych rzęs, one zawsze są delikatnie zwężone w kąciku wewnętrznym i rozszerzają się ku kąciku zewnętrznym. To oko jest bardzo małe. Nacięcie wałka pozwoliło zastosować większy skręt w kąciku zewnętrznym, przez to rzęsy są podwinięte idealnie na zewnątrz, natomiast w kąciku wewnętrznym mamy zastosowany bardzo wyraźny i krótki skręt i węższy wałek. To jest bardzo ważna kwestia, dlatego że jak widzicie, te rzęsy po stylizacji, one są równo podwinięte i żadna z rzęs nie wchodzi
Pod powiekę. I to jest istotne. Ta pani ma świetnie zliftingowane rzęsy, nic nie wchodzi na oko, a zarazem nie są one schowane pod powieką opadającą. Idąc dalej w stronę problematyki liftingu oraz relaksacji, przeskoczyliśmy tutaj troszeczkę za daleko. Porozmawiamy tutaj o faktach i mitach związanych z liftingiem rzęs oraz z rzęsami z przeliftingowanymi, spalonymi, zniszczonymi czy uciętymi chemicznie, ponieważ te hasła bardzo często słyszymy, ale nie do końca rozumiemy ich znaczenie. Przede wszystkim zacznijmy o rzęsach przeliftingowanych, przeliftowanych. One tak naprawdę występują najczęściej przez zły dobór formy bądź niepoprawne użycie preparatów. I są to rzęsy z nadmiernym skrętem. On może być chaotyczny, on może być zagięty, on może być przyklejony do powieki, może on być częściowo przyklejony do powieki, czyli zagięty nadmiernie. Jednak są to rzęsy nieuszkodzone, choć ich kształt jest zaburzony, choć tam występują zagięcia, występuje tam chaos, jednak struktura nie została zniszczona. Rozwiązaniem jest oczywiście relaksacja. Proszę jeszcze chwilę poczekać z pytaniami, bo później będziecie musiały je powtórzyć na końcu szkolenia. I pamiętajcie, że czekam dla Was z niespodziankami i zniżkami, więc poczekajcie jeszcze chwileczkę. I jeśli chodzi o rozwiązanie, co zrobić jeszcze, jeśli rzęsy zostały przeliftowane? A przed chwileczką powiedziałam, że nie są one jednocześnie uszkodzone. Jeśli rzęsy zostały przeliftowane, to według starych norm, które były obecne przez bardzo długi czas na rynku, należało je pozostawić, aż zrosną. Jednak było to przekonanie zbędne, również błędne. Również przekonanie o tym, że rzęsy przeliftowane są rzęsami uszkodzonymi. Okazuje się, że nie są. I w 99% przypadków można je spokojnie zrelaksować, odliftować, odwrócić zabieg liftingu. I nieważne, czy ten zabieg był przeprowadzony na produktach Elibana, czy na innych produktach, nieważne, czy my go wykonałyśmy, czy inna stylistka, nieważne również, kiedy ten zabieg został wykonany, czy to było 24 godziny temu, czy 2 dni temu, przy 24 godzinach będzie się liczył czas, ponieważ będzie on zawsze krótszy przy relaksacji, niż jeżeli była to relaksacja wykonana tydzień temu, jednak tą relaksację zawsze możemy przeprowadzić przy rzęsach przeliftowanych, nieuszkodzonych. I właśnie takie rzęsy o nadmiernym skręcie nazywamy przeliftingowanymi. I tutaj macie przykład takiej stylizacji, która została nadmiernie przekręcona. Mógł być to wynik niedbania klientki o rzęsy zaraz po... Tak, oczywiście można wykonać relaksację po innych produktach. Był to okres około tygodnia, dwóch od pierwszego zabiegu i zabieg odwrócony został wykonany bez użycia wałków, zostały użyte jedynie płatki pod oczy i na nich zostały rozprostowane rzęsy, o czym za chwileczkę będę mówiła. Często mamy również do czynienia z relaksacją częściową, a niekiedy z całkowitą. O relaksacji częściowej mówimy, kiedy tylko część rzęs została przeliftingowana, czyli tylko część rzęs przykleiła się do wałka. Przykleiła się, przepraszam, do powieki. Może to się zdarzyć w sytuacji, kiedy klientka miała na przykład bardzo cienkie rzęsy w kąciku wewnętrznym, nie zwróciłyśmy na to uwagi, bądź zaczęłyśmy nakładać preparaty od kącika wewnętrznego, bądź jeżeli rzęsy zostały osadzone na bardzo płaskim wałku i przykleiły się po prostu do powieki, zostały przeliftingowane, natomiast reszta rzęs ma poprawny skręt. Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązanie jest bardzo proste i najlepiej wykonać je tuż po zabiegu, jeżeli jest to możliwe. Dodatkowo powiem Wam taki mały trik, który warto, żebyście zrobiły z Waszymi klientkami liftingowymi. Zaraz po wykonaniu liftingu rzęsy są delikatnie wilgotne, od botoksu, od keratyny. Warto użyć wiatraczka i troszeczkę je podsuszyć, dlatego że nawet jeżeli wydaje Wam się, że ten skręt jest ciut za mały albo jeżeli jest właśnie już ciut za duży, to po podsuszeniu rzęs one delikatnie mocniej się podwiną. Rzęsa sucha, która wyschnie po dobie, ona zawsze delikatnie się uniesie. Dlatego warto
użyć na koniec liftingu wiatraczka, podsuszyć rzęsy, jeżeli macie wątpliwości, czy te rzęsy już są przeliftowane, czy warto by było je zrelaksować, czy może one będą wyglądały bardzo fajnie po dobie. Użyjcie wiatraczka, sprawdźcie, jak to wygląda. Zawsze możecie się umówić z klientką również na rozprostowanie na drugi dzień, jeżeli taki przypadek się wydarzy. Jeśli chodzi o przypadek z obrazka po lewej stronie, gdzie kącik wewnętrzny został przeliftingowany, reszta jest w porządku. Najłatwiejszym sposobem na taką stylizację jest najpierw zabezpieczenie rzęs dolnych płatkiem, następnie zamknięcie oka przez naszą klientkę oraz użycie drugiego płatka. Drugim płatkiem przyciskamy rzęsy, które są w poprawnym skręcie, a nad płatek wyciągamy rzęsy, które są przeliftowane. Pozwoli nam to zabezpieczyć wszystkie rzęsy, które są o idealnym skręcie, a pracować jedynie na rzęsach przeliftowanych. Możemy użyć również innej techniki, możemy użyć taśmy medical tape albo silikonowej taśmy, złagodzić jej klej na wierzchu dłoni, oczywiście dłoń musi być czysta, zdezynfekowana, i taką taśmą podklejamy rzęsy, odsuwamy je na bok i rzęsy prawidłowe po prostu zabieramy z powierzchni powieki, podklejamy je delikatnie do góry, wówczas będziemy pracowały na płatku, jedynie w kąciku wewnętrznym. Co robimy z takimi rzęsami? Relaksujemy je. Jak je relaksujemy? Relaksacja polega na pracy na całej długości rzęs szczoteczką, najlepiej dentystyczną, malutką. Dzięki temu możemy naciągnąć rzęsy i rozprostować je. Jeśli nie posiadamy takiej malutkiej szczoteczki dentystycznej, to wspaniale sprawdzą się również wszystkie szczoteczki do rzęs, czyli szczoteczki typu mascara. I właśnie tymi szczoteczkami przeczesujemy rzęsy, wyprostowujemy je. Nie obawiajcie się, że produkt tutaj będzie nałożony na całość, na całą długość rzęs, dlatego że ten produkt jest nałożony jedynie na 2-3 minuty. I o tym również rozmawiamy na kursach. Szczególnie teraz po wprowadzeniu nowych skryptów przez Elibane, które mają aż 64 strony, bardzo dużo rozmawiamy o tym, jak relaksować rzęsy i na co zwracać uwagę. I tutaj w przypadku relaksacji częściowej pracujemy jedynie na tym obszarze, nakładamy aktywator na około 2 minuty. To, co jest fantastyczne w ogóle w pracy właśnie z relaksacją, i nie musicie się jej absolutnie obawiać, ja wiem, że wiele z Was zna relaksację tylko z teorii. Zna relaksację na Elibanie tylko z podręczników, ale to jest zabieg naprawdę bardzo prosty i polega on, tak jak wspomniałam, tylko na podłożeniu płatku pod oko i rozprostowywaniu rzęs. Wiele z Was zastanawia się, czy można to robić na wałku, czy po prostu nie dobrać większego wałka i zrobić relaksację. O relaksacji za chwileczkę jeszcze powiem dokładnie. Proszę poczekać z pytaniami. Przy zastosowaniu większego wałka zazwyczaj popełniamy błąd, który polega na tym, że zastosowany jest większy wałek, jednak ilość preparatu jest w dalszym ciągu używana jedynie przy nasadzie. To nie zmieni naszego skrętu, bo wyobraźcie sobie, że klientka ma dosłownie przyklejone rzęsy do powieki. I teraz też ważna kwestia, jeżeli będziecie się podejmowały takiej relaksacji właśnie na wałku, to pamiętajcie o tym, że możecie najpierw przykleić wszystkie rzęsy płatkiem do oka, płatkiem pod oczy, nałożyć formę, dlatego że te rzęsy będą bardzo, bardzo mocno chciały się odginać, a następnie wyjęcie tych rzęs i dopiero przytwierdzenie ich do formy. Możemy to również wykonać za pomocą taśmy, czyli najpierw zabezpieczamy sobie rzęsy dolne, nakładamy następnie taśmę tymczasowo na rzęsy górne, nakładamy formę, a następnie puszczamy rzęsy. Wówczas możemy idealnie naciągnąć rzęsy na wałek i żadne rzęsy nie będą nam się wpijały pod wałek. I to jest bardzo fajna technika do pracy przy relaksacji na wałku. Plusem relaksacji na wałku jest to, że możecie zmienić skręt po całej długości na dany skręt, na przykład skręt nieco większy. Pamiętajcie jednak, że musicie użyć produktu
na całość rzęs, czyli produkt i aktywujący, i neutralizujący musimy nałożyć na całość. Jednak czasy są skrócone. Jakie są zalety pracy przy relaksacji przez rozczesywanie? Największą zaletą jest to, że my widzimy, co się dzieje. Jeżeli którakolwiek z Was wykonywała już relaksację, a proszę już mi napisać, kto wykonywał relaksację rzęs, czyli odwrócony zabieg liftingu, wykonywałyście? Jeśli tak, to napiszcie tak i super, będę wiedziała. Więc wiecie już, że rzęsy, które są rozczesywane aktywatorem, one delikatnie po około 20 sekundach miękną, więc one zaczynają po prostu powracać do danego kształtu. I to jest fantastyczne, dlatego że my pracując szczoteczką do rzęs, czujemy dosłownie, jak one zaczynają, przestają stawiać opór, jak one miękną i jak one rozprostowują się, więc my mamy idealną kontrolę nad czasem. I jeżeli my już zaczynamy dostrzegać, że rzęsy odchodzą od powieki, my tak naprawdę pracujemy na jednym oku naraz, nakładamy aktywator, przeczesujemy go po całości i w momencie, w którym czujemy, że rzęsy już się odspajają od powieki, my zmywamy w tym samym momencie aktywator, przecieramy go najpierw na sucho, później na mokro, a następnie nakładamy neutralizator w sposób taki sam, czyli nakładamy go szczotkując włosy i naciągając je. Bardzo ważne jest, żeby rozprostowywać te rzęsy, dlatego że my im nadajemy nowy kształt. I będziemy czuły, jak rzęsy będą pracowały pod szczoteczką przy aktywatorze. To jest bardzo ważne. Nie należy tego robić również za długo. Nie róbmy tego, aż rzęsy całkowicie przykleją się do płatka, dlatego że my zrobimy przy relaksacji wówczas rzęsy dosłownie rosnące w dół. Należy delikatnie przeczesać, aż rzęsy zaczynają się uginać pod ciężarem naszej szczoteczki i wówczas zneutralizować. Taki proces trwa zwykle około 30 sekund do 2 minut. I tutaj taki czas jest zwykle na relaksację wykonaną tuż po zabiegu lub 24 godziny po zabiegu. Często relaksacja wykonana tydzień, dwa po, wymaga nieco dłuższych czasów. Możliwość korekty jest fantastyczna, dlatego że może być to możliwość korekty przez relaksację, ale zaraz Wam powiem również o możliwości korekty poprzez ponowne nawięcie rzęs na wałek. Dobrze, w takim razie tutaj macie jeszcze zdjęcie właśnie po lewej stronie już wykonanej relaksacji. Jak widzicie, skręt po całości jest taki sam, więc rzęsy klientki wyglądają idealnie i są bardzo ładnie podwinięte, więc nie tracimy klientki, ona nie straciła zaufania, jest zadowolona, a efekt jest bardzo ładny. Przeliftowanie częściowe może nam się wydawać też przeliftowaniem poprzez niedostrzeżenie stanu rzęs przed zabiegiem. Jeśli chodzi o rzęsy z obrazka numer 1, zobaczcie tutaj kształt rzęs. One są zagięte w L. I bardzo często stylistki biorą takie rzęsy za rzęsy przeliftingowane, spalone i tutaj jest bardzo błędne nazewnictwo. Rzęsy przeliftingowane to nie są rzęsy spalone. Rzęsy przeliftingowane to są rzęsy niezniszczone o niepoprawnym kształcie. I spójrzcie, z czego wynika ten kształt. Na obrazku lifting po 8 tygodniach widzicie rzęsy odrośnięte, które mają te same zagięcia. I zwróćcie uwagę na to niebiesko-fioletowe kółko z pierwszego zdjęcia. Tutaj widzicie kształt rzęsy, jaki został nadany. Wałek, który został przyklejony zbyt nisko, spowodował, że rzęsa została podwinięta w kształcie L, tym samym stworzyło nam się malutkie zagięcie i to zagięcie 8 tygodni było naszą baby lashes, było naszą malutką rzęsą, jednak po 8 tygodniach odrosło i stworzyło zagięcie. To zagięcie nie zostało niczym potraktowane, bo preparaty nie były nałożone na całość, więc ono po prostu zostało przeniesione, z tym, że rzęsy się podwinęły, więc to, co widziałyśmy na rzęsach płaskich, jako gdzieś tam malutkie podwinięcia zagięcia, które dosłownie rzecz biorąc ignorowałyśmy,
ujawniło się jako brzydko starczące końcówki w kształcie L przy powtórzeniu liftingu. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają zdjęcia przed zabiegiem oraz po zabiegu. I tutaj, jeżeli zrobicie sobie przybliżenie na zdjęciu, możecie zobaczyć dokładnie każde załamanie. I to jest też również dla Was informacja. Pamiętam, aha, zrobiłam to nie tak, przy następnym liftingu położę formę nieco wyżej, to mi pozwoli naciągnąć rzęs, uniknę tego zagięcia w kształcie L, albo poprawię go. I to jest najważniejsze, dlatego że klientki nie zawsze wracają do Was, od Was. Czasem przychodzą od Waszej konkurencji. I wówczas pojawia się problem, że macie delikatnie pozaginiane rzęski i nie wiecie, co z nimi zrobić. Takie rzęski najlepiej potraktować aktywatorem i neutralizatorem. Zrobić na nich lifting. One nie są zniszczone, one nie są ucięte. One mają zmieniony kształt. I jeżeli zastosować by preparat aktywujący z marki Elibana na 2 minuty, czyli co robimy? Nakładamy aktywator na całą długość, nakładamy aktywator na całą szerokość rzęs, czyli od kącika zewnętrznego do wewnętrznego, czekamy 3 minuty, po 3-4 maksymalnie minutach przeciągamy te produkty po całości, aż po końcówki. I nie bójcie się tego, nie spalą się rzęsy, jeżeli Wy te produkty będziecie trzymały maksymalnie 2 minuty. Natomiast co się wydarzy? Te rzęsy się wyprostują na końcówkach i będą idealne. A co w sytuacji, kiedy już doszło do tego, że częściowo przeliftingowałyście rzęsy i te końcówki są już zagięte, klientka to zauważyła, jest niezadowolona? Jest bardzo proste rozwiązanie, wystarczy te końcówki delikatnie przeczesać właśnie na wałku, bądź naciągnąć je ponownie na wałek, nałożyć preparat od 2/3 do końcówek na 2 minuty z aktywatora, zneutralizować 3 minutami produktu numer 2. W całym filmie będzie zapisany, więc możecie spokojnie później obejrzeć. Jednak pamiętajcie, że na koniec czeka Was niespodzianka, więc jeszcze chwilka cierpliwości. I takie rzęsy przeliftingowane można odwrócić, można je rozprostować przy użyciu krótkich czasów. To jest zazwyczaj 1-2 minuty aktywatora i maksymalnie do 3 minut neutralizatora. I jest to naprawdę świetne rozwiązanie, dlatego że wówczas po tak zwanym uzupełnieniu, czyli po prostu po wykonaniu po raz drugi, trzeci zabiegu liftingu, rzęsy będą idealnie podwinięte i na pewno to zauważyłyście, że rzęsy przy pierwszym liftingu wyglądają świetnie i rzadko kiedy zdarzają się właśnie te wykręcenia w kształcie litery L czy jakieś zagięcia, rzęsy są wtedy wszystkie pięknie podwinięte, a gdy robimy już drugi, trzeci raz, to tam się zdarza jakiś chaos i my jesteśmy totalnie oburzone, dlaczego tutaj coś nie gra, ten lifting już nie jest taki idealny i ładny i nie wiemy do końca, z czego to wynika. I myślimy sobie, na pewno tutaj coś źle się działo, te rzęsy są zniszczone. Nie, one nie są zniszczone. One po prostu zostały przez Was ignorowane podczas robienia drugiego liftingu i ich kształt nie został zmieniony. Dlatego bardzo ważne jest, abyście zwracały uwagę, z jakimi rzęsami wracają do Was klientki. Drugą ważną sprawą jest przeliftowanie rzęs dolnych. Z tym się również często spotykamy. Dochodzi do tego głównie, kiedy rzęsy dolne wychodzą spod płatka, zostaną niechcący nawinięte, one tracą swój kształt, lekko się zwijają, one nie są spalone, one są po prostu przeliftowane, przeliftingowane i taka sytuacja również może się zdarzyć z rzęsami, jeśli one górnymi, jeśli one nie będą wystarczająco naciągnięte, one również połączą się w sposób zupełnie przypadkowy. Pamiętajcie, że mostki dwusiarczkowe zawsze łączą się w możliwie najkrótszy sposób dla siebie. Dlatego jeżeli mamy rzęsę luźną, jeżeli ta rzęsa nie jest wystarczająco naciągnięta, ona może zmienić swój kształt. Dlatego często mamy do czynienia z dziwnymi załamaniami, ponieważ rzęsa odspoiła się od wałka. Dlatego też bardzo ważne jest poprawienie rzęsy, jeżeli po aktywatorze jakaś się odkleiła, ją ponownie przyklejamy na klej, nie na neutralizator, nie przyklepujemy jej i myślimy jakoś to będzie, ją zawsze ponownie przyklejamy do wałka. Rzęsy dolne można też fantastycznie relaksować. Robimy to również na płatku bądź na otwartym oku. Klientka może patrzeć do góry. My szczoteczką rozprostowujemy rzęsy, jednak zawsze zalecam użycie płatka pod oko.
I tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku przedłużaniu rzęs dolnych. Możemy rzęsy górne zabezpieczyć płatkiem kosmetycznym i przykleić je do powieki. Możemy również zrobić to taśmą, ale możemy również zrobić to w pozycji siedzącej, kiedy klientka patrzy do góry, bo to zajmuje dosłownie 30 sekund, by te rzęsy rozczesać. Najlepiej jest używać do tego malutkiej szczoteczki dentystycznej. Wówczas mamy gwarancję, że złapiemy wszystkie małe rzęski i krótkie. Dobrze. Tyle na temat samej relaksacji, a teraz coś, co jest naprawdę tematem tabu, a nawet bym powiedziała mitem, czyli rzęsy spalone. Rzęsy spalone to takie, które nie zdążyły już się odbudować, których mostki dwusiarczkowe zostały totalnie rozłączone. I to objawia się przez zniszczenie włókien keratynowych. I to właśnie przedstawia obrazek B pod mikroskopem. Z takimi rzęsami mamy do czynienia kiedy? Kiedy realnie widzimy na rzęsach zniszczenie. Zniszczenie polega na chemicznym ucięciu rzęs. Czy ktoś jeszcze nie widzi obrazka, bo powinno to być na prezentacji, myślę, że wszyscy już powinni widzieć. To jest obrazek B, gdzie rzęsy są, gdzie rzęska jest rozłączona i widzicie tutaj częściową destrukcję włosa, polegającą właśnie na zerwaniu włókien białkowych. Takie rzęsy są zniszczone. Co się z nimi stanie? One wykruszą się. Wykruszą się to znaczy, że takie rzęsy będą krótkie, będą poucinane i takie rzęsy widać naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie, jednak jest to sytuacja bardzo rzadka. Jest mowa o tym, kiedy klientka powraca do nas i jej rzęsy w bardzo wielu punktach są bardzo króciutkie. Wówczas te rzęsy zostały dosłownie spalone. Spalone dlatego, że mostki dwusiarczkowe zostały rozłączone na bardzo długi czas, zostały prawdopodobnie w ogóle niezneutralizowane i one nie były w stanie ponownie się połączyć. Taka sytuacja również mogła zajść, jeżeli klientka poszła zaraz po wykonanym zabiegu na saunę, jeżeli ona zignorowała wszystkie nasze prośby, jednak jest to sytuacja ekstremalna. Jeżeli klientka w normalnych warunkach pójdzie na saunę zaraz po wykonaniu liftingu, tak naprawdę nie stanie się nic innego niż przeliftowanie. I mowa tutaj o przyklejeniu się rzęs do powieki. Rzęsy naprawdę zniszczone są poucinane. I nie liczcie na to, że te końcówki zawsze będą sztywne i ucięte jak od nożyczek. Te końcówki będą bardzo często mięciutkie, krótkie, ale będziecie widziały bardzo dużą ilość rzęs króciutkich między długimi. I dosłownie już ostatnie elementy naszej prezentacji, zanim dotrzemy do promocji, która dziś na Was czeka, jedynie do 21. Powiem tutaj jeszcze o obrazku A. Tutaj mamy rzęsy przesuszone i rzęsa zniszczona, w której włókna keratynowe pozostały nienaruszone, ona ulega jedynie destrukcji w warstwie osłonkowej, czyli w łusce włosa. I ta osłonka, można ją jeszcze delikatnie podreperować, zregenerować, ona może się domknąć. Robimy to głównie dzięki preparatom takim jak keratyna do laminacji oraz Organic Lash Botox. I te dwa produkty, one wspaniale wygładzają włosy i uzupełniają niedobory protein oraz wilgoci. I struktura włosa wygląda bardzo sprężyście, bardzo ładnie, więc tutaj z pomocą naprawdę nam idzie taka bomba witaminowa. I właśnie dlatego do zabiegów liftingu trwałej zostały wprowadzone produkty pielęgnujące. Dlatego, że każdy fryzjer po wykonaniu trwałej, po wykonaniu każdego zabiegu chemicznego czy koloryzacji zaleca nam zawsze odżywkę, zaleca nam zawsze maskę, zaleca nam kurację. I to właśnie jest odpowiednik naszego Organic Lash Botox i keratyny w świecie rzęs. Organic Lash Botox działa w warstwie wewnętrznej włosa, ono odbudowuje korteks, wszystko co jest zbudowane z protein, on go wypełnia, dlatego też rzęsy, które są przesuszone, one zmniejszają delikatnie swoją objętość. Dlatego po nałożeniu botoksu ta objętość może się delikatnie zwiększyć, ona zwiększa się również, jeżeli używamy farbek,
Po liftingu, dlatego że one oklejają naszą strukturę włosa. To samo dzieje się z botoksem, który wnika do środka, on po prostu delikatnie rozpycha ten włos, uzupełnia braki w strukturze włosa, a następnie keratyna, jak keratyna w świecie fryzjerstwa. Keratyna nam laminuje włosy, laminuje również rzęsy, sprawia, że łuska zostaje idealnie domknięta, nie uchodzi nam żadna wilgoć z włosa. Pigment jest fantastycznie zamknięty w strukturze, dlatego też kolor po nałożeniu keratyny utrzymuje się o wiele dłużej. I właśnie taki zestaw będziemy mieli dla Was dzisiaj w promocji, o czym powiem już za chwilkę. I to są dwa naprawdę świetne produkty, którymi można dopełnić zabieg liftingu rzęs. I jeszcze tutaj króciutko Wam powiem właśnie o ostatnim punkcie, który być może dla niektórych z Was będzie bardzo istotny i kluczowy, to jest włos chemicznie ucięty. Włos chemicznie ucięty, którego włókna keratynowe zostały przerwane. On zazwyczaj ma miękkie zakończenie, może być on również ucięty, dosłownie tak jak ucięty nożyczkami, jednak w zdecydowanej większości on będzie łagodnie zakończony. I zwracam teraz uwagę na skład produktów. Składy produktów do liftingu rzęs trwałej na rzęsy, czyli laminacji, to są produkty wykorzystywane, składniki również do depilacji. Aktywator jest niczym innym jak tutaj kwas tioglikolowy i jego pochodne, które są również używane w kremach do depilacji. Stąd też ten zapach. Kwas tioglikolowy ma bardzo charakterystyczny zapach oraz jego pochodne, dlatego też czujemy go w kremach do depilacji. I co robią kremy do depilacji? One rozpuszczają strukturę włosa. Dlatego włosy, który odrasta po depilacji kremami, pijankami oraz innymi środkami do depilacji w postaci kremów i musów, te włosy są miękkie na końcach. Te włosy nie są twarde jak po ucięciu przez maszynkę. Zauważcie również, że te włosy dłużej odrastają, ponieważ nie są ucięte jedynie do powierzchni skóry, jak to ma się w przypadku golarki, jednak są one rozpuszczone nieco niżej pod skórą. Dlatego też musimy uważać, aby po aktywatorze zawsze użyć neutralizatora. Dlaczego włos może zostać chemicznie ucięty podczas liftingu? Jeżeli wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie przekroczymy czas zalecany do liftingu i musi być to bardzo długi czas, bądź wykonanie bardzo wielu zabiegów jeden po drugim i to musi być naprawdę wiele zabiegów. Mówiąc wiele, mam na uwadze 3 zabiegi z rzędu zrobione na przykład na produktach Elibana lub 4. Osobiście próbowałam robić podwójnie liftingi Elibana jeden po drugim, nic się totalnie nie działo. Liftingi Elibana również można poprawiać, można robić korekty. Dla osób, które były przeszkolone dawniej, również zapraszamy do udania się na naszą grupę na Facebooku. Pomożemy, jeśli chodzi o czasy właśnie korygujące. Są one również w nowych skryptach, które można kupić na naszym sklepie. Tam mówimy o tym, że każdy zabieg liftingu możemy tak naprawdę odwrócić i poprawić już w tym samym czasie. Wcześniej nie mieliśmy takiej wiedzy, wcześniej nie mieliśmy takiego bagażu doświadczeń jak dziś, a dziś wiemy naprawdę wiele na temat liftingu, szczególnie Libana ze swoim 20-letnim doświadczeniem w branży, i największym, i najstarszym. Dlatego te ucięte włosy chemicznie to jest naprawdę sygnał tego, że my już z tym włosem nic nie możemy zrobić. I obecność takich uciętych chemicznie włosów jest dowodem na to, że my tych rzęs już nie możemy ruszać. Pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek Wam się zdarzy, że pomylicie aktywator z neutralizatorem i najpierw użyjecie neutralizatora, a później aktywatora, zawsze zakończcie znowu neutralizatorem. Nic się nie stanie, lifting powinien wyjść, a Wy zapobiegniecie zniszczeniu się włosa. Jeżeli używacie również produktów Elibana i jesteście przeszkolone, to wiecie, że nawet zmywając produkty wodą, Wy zahamujecie tą reakcję. Co prawda nie wszystkie mostki dwusiarczkowe zostały rozbite, nie wszystkie połączą się na nowo, ale zahamujecie reakcję i prawdopodobnie ten lifting po prostu nie wyjdzie. Jeśli chodzi o
Rzęs jest palony, jak je rozpoznać. Jeżeli wahacie się, czy możecie wykonać zabieg, czy nie, od razu Wam mówię, w 99% możecie wykonać ponowny zabieg. Jeżeli jesteście niepewne, my zawsze jesteśmy otwarci na pomoc dla Was, zawsze możecie do nas napisać, czy na Facebooku, czy to na maila. Naprawdę pomożemy Wam ocenić i stan rzęs, i to, jak wykonać relaksację, czy zabieg odwrócony, czy też jak poprawić lifting, i na to zawsze możecie od nas liczyć w bardzo szybkim czasie. Natomiast tutaj mamy jeszcze króciutko o specjalnej ofercie dla Was. Te osoby, które jeszcze nie mają kursu na lifting rzęs, mamy dla Was 5% zniżkę. Ona jest ważna jedynie za okazaniem bonu zniżkowego. Dlatego szybciutko napiszcie do nas na maila na info@elibana.pl. My wyślemy Wam jutro rano bony upominkowe. Te bony są jedynie dla 20 osób i za okazaniem takiego bonu dla instruktora. Ten bon ma ważność do końca maja, więc macie bardzo długi czas, żeby go wykorzystać. Wy otrzymacie zniżkę w wysokości 5% na szkolenie, a pamiętajcie, że po szkoleniu wszystkie nasze kursantki otrzymują 30% zniżkę na wszystkie produkty Elibana. Dodatkowo mamy dla Was promocję w postaci zestawu promocyjnego i jest to aż 40% na zestaw keratyna plus Organic Lash Botox. To jest naprawdę ogromna promocja, rzadko się zdarza, więc zachęcamy do wykorzystania okazji. Ta okazja jest ważna jedynie do godziny 21, więc musicie się spieszyć, macie 20 minut na to, by zamówić produkty. A teraz pozostaje do Waszej dyspozycji i czas na pytania i odpowiedzi. Piszcie śmiało, mam nadzieję, że spisałyście część pytań. Dobrze. Czy po zabiegu relaksacji częściowo poprawiona nawijamy? Czy po zabiegu relaksacji częściowej poprawioną? Oj, musimy tutaj zapisać sobie pytania. Dobrze, my będziemy przypinali te pytania. Bardzo szybko piszecie. Dobrze, przypnę sobie to pytanie. Jeżeli będę w stanie. Niestety widzę, że nie, ale przeczytam je na głos. Czy po zabiegu relaksacji częściowej poprawioną część rzęs nawijamy ponownie na wawek, by nadać skręt, czy powinno zabiegiem relaksacji z szczoteczką doprowadzić rzęsy do odpowiedniego skrętu? Relaksacja częściowa. Możemy albo nawinąć je ponownie na wałek i nałożyć produkt na całość, na 2 minuty, albo rozprostować częściowo je na płatku. Jest dowolność wyboru. Jednak ja zwykle polecam pracę na płatku kosmetycznym i rozczesywanie, dlatego że w takim przypadku zawsze mamy pewność, kiedy ta rzęsa ulegnie naszej szczoteczce i czujemy to po prostu. Dobrze, kolejne pytanie, już się przesuwam. I to była Joasia. Pytanie, czy można zrobić coś ze zbyt gęstym klejem? Jeżeli okaże się, że mamy zbyt gęsty klej, który chcemy wyjąć tuż przed zabiegiem, to możemy go jednorazowo użyć jeszcze raz. Polega to na włożeniu kleju do kubeczka z ciepłą wodą. Nie może być ona za gorąca, bo wówczas wygniemy swoją buteleczkę od kleju. Jednak po zanurzeniu kleju do ciepłej wody, on odzyska swoją płynność, jednak wystarczy to do wykonania jedynie jednego, dwóch zabiegów. Nie jest to możliwość, że tak powiem, odwrócona, czyli że ten klej na zawsze będzie później rzadki. Klej robi się gęsty ze względu na polimeryzację, która zachodzi przy kontakcie z tlenem. Co zrobić, jeśli rzęsy odklejają się od wałka? Należy je ponownie przymocować. Jeżeli rzęsy są bardzo sztywne, możemy sobie pomóc zalotką termiczną w kształcie grzybyka i podczesać je, a następnie przykleić. Takie rzęsy będą o wiele łatwiej przyklejały się do wałka. Jeżeli mamy sytuację podbramkową, kiedy naprawdę te rzęsy za nic nie chcą się przykleić do wałka,
To wówczas przytrzymujemy je przez troszeczkę radełkiem i czekamy, aż rzęsy się przykleją. Możemy to robić warstwami, aż przykleją się wszystkie rzęsy. Muszą one być idealnie doklejone do wałka. I teraz ważna wskazówka dla tych osób, które pracują z bardzo sztywnymi rzęsami. Pamiętajcie, że używacie wtedy dłuższych czasów, ale użyłyście również większej ilości kleju. A co za tym idzie, musicie przedłużyć czas, bo I sztywność rzęs, i użyta grubość kleju sprawia, że te preparaty będą dłużej pracowały. Więc Marta, odpowiedziałam tutaj na Twoje pytanie z gęstym klejem. Jednorazowo możesz go włożyć do kubeczka. Zniżka 40%. Jeszcze raz tutaj wkleję Wam link, żeby Wam nie uciekł. Jak poprawnie nawinąć rzęsy na wałek? To jest pytanie bardzo złożone, dlatego że to jest czynność bardzo manualna. Uczymy ją naprawdę dokładnie na kursie. Jeśli chodzi o nawinięcie rzęs na wałek, to używamy do tego dwóch narzędzi. Jest to radełko metalowe, oraz jest to, czyli aplikator, oraz jest to szczoteczka plastikowa w kształcie litery Y, którą nawijamy jako grzybyczkiem rzęsy na wałek. Czym różni się trwała od zabiegu laminacji? Bardzo dobre pytanie, chętnie na nie odpowiem, bo jest bardzo wiele teorii i już opowiem Wam również historię tego, jak zmieniały się nazwy. Jeśli chodzi o zabieg trwałej, liftingu, laminacji keratynowej, czy wszystkie inne nazwy marketingowe, wszystkie te nazwy dotyczą tego samego zabiegu zmiany kształtu rzęsy. Nazwa lifting zmieniła się po trwałej, dlatego że przy trwałej miałyśmy wałki papierowe, wałki papierowe i wałki też materiałowe owinięte klejącym spoiwem. I po trwałej na rzęsy, rzęsy te były bardzo mocno podkręcone i to nazywałyśmy dawną trwałą. Przy wprowadzeniu nazwy lifting zmienił się sposób nawijania rzęs i pracy z rzęsami. Lifting oznaczał uniesienie, bo lifting z angielskiego to właśnie dosłownie unosić. Następnie pojawiły się terminy laminacja, botoks rzęs, laminacja keratynowa i wszystkie te nazwy. Lifting miał też to do siebie, że były użyte nieco inne produkty, składy były wzbogacone czymś nawilżającym. Jeśli chodzi o Libanę, to tutaj mamy od początku i od zawsze, jeśli chodzi o produkty do liftingu, lanolinę. Pamiętajcie również, że marka Libana jest aż od 20 lat na rynku, więc oni również mieli w swojej ofercie trwałą wiele lat temu, a jako jedna z pierwszych firm właśnie wprowadziła lifting. I lifting polegał na zmianie kształtu włosa, tak samo na zniszczeniu struktury i odbudowaniu jej, jednak już na wałkach silikonowych. Następnie zostały użyte botoksy, olejki do laminacji, produkty pielęgnujące. I kiedy zostały wprowadzone pielęgnujące, zaczęliśmy mówić o laminacji rzęs, czyli o zrobieniu zabiegu chemicznego zmiany kształtu włosa i tutaj rozróżnialiśmy laminację ze względu na różne składniki aktywne w produktach do liftingu, do laminacji. Jednak nie ma co tutaj się oszukiwać. Każdy produkt działa tak samo. Każdy produkt będzie rozbijał mostki dwusiarczkowe i łączył je ponownie. Tak samo jak we fryzjerstwie. Kiedyś nie były nawet używane produkty chemiczne, tylko była to trwała termiczna poprzez używanie bardzo wysokiej temperatury. Bo pamiętajcie, że mostki dwusiarczkowe ulegają zniszczeniu cały czas. My cały czas je tracimy poprzez wysoką temperaturę i możemy je również utrwalać. Dlatego też niezależnie od nazwy, zabieg polega na tym samym. Jednak nazwa wcześniej trwała, później lifting, następnie laminacja i inne różne nazwy zostały nadane ze względu na kolejne pojawiające się produkty, na zmiany, na dodatkowe elementy, na zmienienie składników aktywnych, na zmienienie pH, jednak wszystkie te zabiegi polegają na tym samym, na półtrwałym zmianie kształtu rzęsy. Czym jest spowodowany delikatny ból przy nasadzie po około 2 tygodniach o liftingu? Dodam, że często są to rzęsy delikatnie wygięte w bok. Bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że
nie spotkałam się jeszcze z bólem delikatnym. Być może nawijając rzęsy na wałek, kierując je w dany sposób, możemy wywołać reakcję, gdy rzęsy odrastają w sposób dawny, czyli na przykład do środka oka, chcą zmienić swój skręt. Jednak nie powinien być to problem i raczej nie łączyłabym tego z liftingiem. Ewentualnie mogę to łączyć z odrastaniem nowych rzęs, które chcą kierować się ponownie w sposób niepoprawny. Jednak przyznam szczerze, że jest to dość specyficzny problem tego bólu po około 2 tygodniach. Bardzo chętnie go omówię na drogą mailową bądź nawet telefonicznie, więc bardzo proszę o kontakt, dlatego że potrzebujemy tutaj więcej danych takich jak kiedy pojawia się ból, u jakich klientek, czy to jest pani, którą dotyczy, pani Roxana dotyczy ten problem. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które chętnie rozwinę. Po jakim czasie od liftingu można przedłużać rzęsy? Jeżeli został wykonany tylko lifting, bez botoksu i laminacji, to można tak naprawdę wykonać ten zabieg od razu. Jednak pamiętajmy o tym, że utraciliśmy część wilgoci z rzęs, dlatego nasz klej może gorzej łączyć, ponieważ klej cyjanoakrylowy wymaga użycia wodoru, a wodór w naszym otoczeniu bierzemy z wilgoci w rzęsach, z wilgoci z otoczenia i dlatego też powiem szczerze, że przedłużanie rzęs warto z nim poczekać około tydzień czasu. Jednak jeżeli jest to absolutny must, na przykład mamy sytuację, kiedy nasza klientka udaje się na ślub, sama bierze ślub, jest niezadowolona z liftingu, bo ma krótkie rzęsy i myślała, że będą no nieco dłuższe, nieco gęstsze, liczyła na coś więcej, zapomniała, że jej naturalne rzęsy są bardzo krótkie i niestety nie tego chciała, to w takiej sytuacji jak najbardziej możemy wymyć rzęsy bardzo dokładnie i spróbować wykonać aplikację rzęs. Z uwagą na to, że informujemy klientkę o różnym trzymaniu się preparatów, dlatego że jest to nieprzewidywalne. Po użyciu botoksu i keratyny te włosy są głęboko natłuszczone, nawilżone, różnie mogą się takie rzęski trzymać. Bezpiecznym jest okres maksymalnie tygodnia czasu, wtedy na pewno już można wykonać przedłużenie. Rzęsy układające się w różne strony. Z jakiego błędu to wynika? Błędy mogą być różne. Może to być zmywanie produktów. Jeżeli na przykład wykonujemy taki ruch podczas zmywania wacikiem, włoski są miękkie, możemy dokonać zaburzenia struktury zaraz po zabiegu. Może to być wina klientki, która tuż po zabiegu właśnie na przykład śpi na twarzy. Czy zabieg liftingu, laminacji można przeprowadzać po świeżo zdjętych rzęsach sztucznych? Wszystko zależy od stanu naturalnych rzęs. Jeżeli rzęsy są świetne, fajnie wyglądają, a bardzo często przy dzisiejszych stylizacjach objętościowych wykonanych poprawnie, te rzęsy wyglądają naprawdę bardzo ładnie, to oczywiście można od razu wykonać lifting i laminację. Należy jednak pamiętać o tym, że rozpuszczaliśmy klej, używaliśmy removera. Remover zabiera również część wilgoci, zawiera również bardzo dużo parafin oraz tłuszczów, co sprawia, że rzęsa jest okryta dodatkową warstwą produktu. Po dokładnym umyciu rzęs możemy jak najbardziej przeprowadzić lifting rzęs naturalnych, jednak niezbędna jest ocena rzęs naturalnych. Czy rzęsy można naciągać samym grzybikiem? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś jest sprawiony i zdecydowanie lepiej mu się pracuje w taki sposób, to jak najbardziej możemy naciągać rzęsy jedynie grzybikiem. Jeżeli ktokolwiek ma problemy z dodaniem oferty do koszyka, to bardzo proszę pisać na czacie bądź maila. My tą ofertę dla tych osób przedłużymy. Nie ma z tym żadnego problemu. Proszę pisać do nas na support na stronę, jeśli chodzi o problemy z zamówieniem. Dobrze. Maksymalny czas dla Elibany. Maksymalny czas to jest 10 minut, którego prawie nigdy nie używamy. Jeżeli chodzi o czasy, na których pracujemy w Polsce najczęściej, jest to od 5 do 6 minut. Elibana ma najkrótsze czasy działania produktów na świecie. Dzięki temu ten zabieg zdobywa serca na całym świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale Elibana jest aż w 56 krajach na całym świecie, a oprócz tego jej zabiegi przeprowadzone na marce Elibana w 2017 roku
zostały przeprowadzone aż 1,5 miliona razy i szczerze powiem, nie możemy się doczekać wyników na rok 2018, bo to był zupełny przełom i hit, więc jeśli chodzi o czasy, jest to zwykle 5 do 6 minut aktywator, neutralizator zawsze 5 minut, z tym, że jeżeli rzęsy klientki są oporne, to stopniowo przechodzimy do dłuższych czasów i zdarza się tak, chociaż szczerze mówię, bardzo rzadko, że dochodzimy do tych 10 minut. Nie zdarzyło mi się to nigdy z moimi klientkami, jednak wiem, że takie klientki istnieją. Są to klientki z etnicznie bardzo sztywnymi rzęsami i grubymi. Są to niecodzienne klientki, którym nigdy w życiu nie dajemy 10 minut na początek. Zawsze startujemy z czasami około 5-6 minut. Jaka grubość kleju jest odpowiednia i jak nisko nakładać klej? Klej przede wszystkim nakładamy najpierw na części wałka i klej powinien być nałożony na całość wałka, tak żeby rzęsy były idealnie przytwierdzone. Odpowiednia grubość kleju to taka, która jest tak naprawdę minimalna po to, żeby przytrzymać te rzęsy. Czyli zawsze staramy się jak najoszczędniej używać kleju, po to, żeby efekt zabiegu był jak najlepszy. Jednak nie obawiajcie się, klej Elibana jest bazowany na wodzie i on przepuszcza preparaty, więc nawet jeżeli nałożymy go grubiej, nawet jeżeli nałożymy go 2-3 razy, te preparaty dalej będą działały. Pamiętajcie jednak, żeby wziąć pod uwagę 20-30 sekund więcej. Ile kosztuje kurs? Jeśli chodzi o kursy, to wejdźcie bardzo proszę na stronę www.jowlasz.pl. Na tej stronie znajdziecie informacje o kursach Elibana i wszystkich autoryzowanych szkoleniowców w całej Polsce. Na takiej mapce możecie kliknąć w pineski i tam wyświetlą Wam się wszyscy autoryzowani szkoleniowcy. Pamiętajcie o tym, że wiele osób podszywa się pod kursy Elibana i niestety nie są autoryzowanymi instruktorami, przez co nie dostajecie oryginalnego certyfikatu, a powinny ich być dwa, i nie dostajecie zniżki. W marce Elibana wszystkie certyfikaty są znakowane, wszystkie zawierają hologramy i wszystkie autoryzowane instruktorki są na naszej stronie internetowej. Bardzo proszę, jeżeli nie da się kupić produktu, to o kontakt z supportem na stronie. Rzęsy układają się w różne strony, z jakiego błędu to wynika, to już mówiliśmy przy zdjęciu. Jeśli jeszcze są jakieś pytania, to proszę o powtórzenie. Rzęsy w kształcie L po zabiegu. Jeszcze raz, nakładać na wałek zagięte, nakładać na całość rzęs, rzęsy zagięte w L. Jeżeli rzęsy zagięte w L od nasady i przyklejają się do powieki są tuż po zabiegu, to najlepiej będzie rozprostować je na płatku kolagenowym pod oczy, dlatego że będziemy miały kontrolę nad rozprostowaniem ich. Jeżeli rzęsy zagięte w L są tuż po zabiegu i są to same końcówki, to najlepiej takie rzęsy nałożyć na wałek, naciągnąć je idealnie i nałożyć na 2 minutki dosłownie produkt od połowy aż po końce. Już przesyłam Wam ponownie link do oferty specjalnej od naszego supportu. Proszę bardzo. Jak nałożyć wałek, aby nie było zagiętych rzęs? Wałek przede wszystkim nie może być za blisko nasady rzęs. Jeżeli jest wielorzędowość rzęs, jeżeli mamy rzęsy bardzo wysoko położone, to musimy o nich pamiętać. I czasem lepiej jest nałożyć wałek milimetr wyżej i bardzo dokładnie naciągnąć rzęsy, i by nie powstało zagięcie L, niż nałożyć wałek za nisko i schować część rzęs bardzo nisko wałka. Wówczas nie mamy możliwości manewru, nie mamy możliwości podciągnięcia ich do góry. Dobrze. Tak, szkolenie zostanie zapisane. Jakim produktem najlepiej przygotować rzęsy do zabiegu, czy najlepiej zmyć tusz? I tusz, i rzęsy najlepiej przygotować szamponem do mycia rzęs, czyli takim profesjonalnym do przedłużania, dlatego że takie szampony idealnie ściągają nadmiar tłuszczu z rzęs, ale też pozostawiają rzęsy w idealnym pH, więc jak najbardziej polecam szampony do mycia rzęs. Nie próbować z różnymi
płynami intymnymi, micellarnymi najlepiej sprawdzi się zawsze szampon do rzęs oraz produkt Belma Remove dołączony do zestawu. Jednak Belma Remove zawsze traktuję bardziej jako odtłuszczacz. Szampon sprawdza się świetnie przy pełnym makijażu. Jak pielęgnować produkty po liftingu? Świetne pytanie. Przede wszystkim nawilżanie. Rzęsy to nie jest nic innego jak włosy. Włosy to jest to samo, co mamy na głowie. Rzęsy, które po jakimś czasie wydają nam się suche, warto nawilżyć olejkiem rycynowym. Pamiętajcie, żeby olejku rycynowego nigdy nie używać szybciej niż 24 godziny po zabiegu, dlatego że to jest olejek bardzo ciężki, może spowodować delikatne oklapnięcie liftingu, ale możecie tą wskazówkę potraktować na poważnie, jeśli chodzi o delikatnie przeliftingowane rzęsy. Wasza klientka, która nie jest pewna, czy podwinięcie jest za duże, czy nie, w ciągu tych 24 godzin nakładając 1-2 razy olejek rycynowy może spowodować, że ten skręt nieco opadnie. Czy dla certyfikowanych stylistek jest nowy podręcznik do liftingu i nie może być również objęty naszą zniżką 30%? Podręcznik nowy, który wyszedł miesiąc temu, 64-stronicowy, dostępny jest na stronie tylko dla Was. Klient indywidualny, czyli taki, który nie jest po szkoleniu, nie może zakupić podręcznika, więc jedynie osoby przeszkolone mogą zakupić podręcznik na stronie doulash.pl. Źle nadane kierunki rzęs. Źle nadane kierunki rzęs zazwyczaj pojawiają się już na początku, kiedy mamy nawijanie rzęs na wałek i należy tego uniknąć już na samym początku poprzez dokładne rozczesanie wszystkich rzęs. Jak długo pozostawić aktywator na rzęsach cienkich, a jak w przypadku mocnych i grubych? Oprócz tego, czy rzęsy są cienkie i czy grube i mocne, uczymy na naszych kursach również oceny rzęs poprzez ich dotyk, poprzez ocenianie ich sztywności, bo należy pamiętać, że czasem zdarzają się rzęsy cienkie i sztywne, czyli one nie są wcale grube, nie mają w objętości na przykład 0,15, są one bardzo cieniutkie, są one na przykład u osób starszych, które mają bardzo proste włosy, są niepodatne na lifting i u takich osób wbrew pozorom, mimo to, że mają bardzo cienkie rzęsy, lifting nie zadziała po użyciu 5 minut. Generalnie czasem wyjściowym zwykle w produktach Elibana jest około 5 do 5,5 minuty i o tych czasach tak naprawdę bardzo dokładnie rozmawiamy na szkoleniach. Jeżeli jesteście już po szkoleniu liftingu, a chciałybyście spróbować Elibany, to nasze instruktorki również oferują takie kursy demo, czyli takie pokazy, które pomagają przejść z jednej marki na drugą, nie popełniając błędu i również uprawniają do nabycia zniżki. Więc je również serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o koszyki, jeżeli coś dalej nie da rady zrobić, to bardzo proszę o kontakt. Mam nadzieję, że już wszystko działa. Jeśli chodzi o województwo dolnośląskie i kto jest tam szkoleniowcem, to mamy tam dwóch szkoleniowców. Jest to pani Magdalena Rapior we Wrocławiu oraz pani Aleksandra Kolej w Świdnicy. Dwie fantastyczne instruktorki z ogromną wiedzą. Można je znaleźć na mapce na stronie www.joulash.pl. Jak dobrze domyć resztki henny? Zawsze na koniec aplikacji ciężko mi odkleić rzęski od wałka, gdyż pozostałości henny, która wcześniej zastygła. Jeżeli henna zastygła i mamy jej resztki, to naprawdę świetnym patentem jest użycie organicznego botoksu, bo on super rozpuszcza i klej. I resztki właśnie henny. Nawet jeżeli henna jest gdzieś w okolicy skóry, nasz botoks jest w 98% organiczny, więc on nawet przy kontakcie ze skórą absolutnie nie podrażnia i te resztki, na przykład nawet zafarbowana gdzieś skóra na powiece, świetnie zejdzie od organicznego botoksu. Ponadto właśnie, jeżeli nakładacie organiczny botoks na wałki, to poruszając kilka razy patyczkiem welurowym, bądź patyczkiem kosmetycznym do uszu z botoksem, ściągniecie nadmiar kleju, rozpuścicie również resztki henny, a jeżeli chodzi o doczyszczenie rzęs tuż przy nasadzie i tam zostają resztki henny, to naprawdę fantastycznym sposobem jest użycie patyczka welurowego, który jest czarny, zakończony tak jak końcówki do błyszczyków do ust i on jest bardzo delikatny. My wówczas przy zamkniętej powiece naciągamy ją delikatnie, naciągając rzędy się odchylają i możemy idealnie doczyścić wszystkie rzęski. I to jest bardzo ważne, nie pozostawiamy nigdy henny na skórze ani na rzęsach.
Proszkowej henny raczej nie używamy do liftingu. Raczej nie używamy henny proszkowej przede wszystkim ze względu na to, że jest ona bardzo ciężka do domycia. Również producent nie zaleca użycia henny proszkowej. Czy mogą wystąpić reakcje alergiczne na lifting, elibana, botoks, plusaminację? Oczywiście, zawsze może wystąpić reakcja alergiczna, jeżeli ktoś ma nadwrażliwość na dany składnik. Dlatego warto jest mówić klientkom o możliwości przeprowadzenia testu alergicznego i nieważne czego używamy, nieważne co jemy, reakcja alergiczna może się pojawić zawsze i wszędzie, nawet jeżeli ten zabieg został już wykonywany wcześniej i należy o tym zawsze informować klientki. Tak samo jeżeli jemy warzywa, jeżeli jemy owoce, możemy w pewnym momencie nabyć alergię na truskawki, na mandarynki, możemy przestać tolerować laktozę w mleku. Bardzo wiele rzeczy nasze ciało w pewnym momencie przestaje tolerować. Co zrobić, jeśli oko łzawi, a wałek się odkleja? Przede wszystkim należy znaleźć przyczynę tego, dlaczego oko łzawi. Wielokrotnie przyczyną łzawienia oka jest płatek kolagenowy, który podrażnia. Ściągnąć wałek, przepraszam, płatek. Ściągnąć płatek, zobaczyć, czy to pomaga. Jeżeli nie pomaga, to osuszyć dokładnie okolice oka, poczekać chwileczkę, sprawdzić, czy to nie na światło reaguje nasza klientka. Pamiętajcie, że jeżeli będziemy mieli klientkę z łzawiącym okiem i nie znajdziemy przyczyny, to to oko będzie w dalszym ciągu płakało, w dalszym ciągu będzie podrażnione i to nie jest zabieg przeprowadzany prawidłowo, więc w pierwszej kolejności sprawdzamy, dlaczego mogło dojść do łzawienia, czy to łzawienie się ponawia. Do zadania pytania tego, jeżeli nie odpowiedziałam wystarczająco, zapraszam na maila, chętnie pomogę, bądź na naszego fanpage'a Libana Polska. Jeśli chodzi o ceny szkoleń, są one zależne od instruktorów, jest to około 850 zł do 1300 zł, zależnie od okolicy, zależnie również od tego, ile modelek jest na kursie, dlatego przygotujcie się na kwotę od 850 do 1350 zł. Dziś otrzymujecie rabat 5%. Pamiętajcie, żeby napisać do nas maila info@elibana.pl. Szkolenie będzie dostępne przez Beauty Forum, dostaniecie maila i będziecie mogły ponownie je odtworzyć. Asiu, wspominałaś o niektórych przypadkach, gdzie możemy nakładać produkty na całe rzęsy. Rozumiem, że po same końcówki. Czy w takim wypadku czas produktu na rzęsach powinien być krótszy? Tak. W przypadku, kiedy mamy rzęsy właśnie powyginane na końcówkach, wówczas nie nakładamy produktu na całość od początku do końca, nie traktujemy ich w tym samym czasie 6 minut, bo te rzęsy już kiedyś były liftingowane, więc pamiętajmy, że te mostki dwusiarczkowe już kiedyś były rozbudowywane. A pamiętajcie, że im częściej składacie i rozkładacie jakiś stolik, im częściej składacie i rozkładacie jakiś mebel, tym częściej wypadają Wam jakieś śrubki i nie wiadomo dlaczego, rozkładając i składając, ciągle Wam zostaje jakiś element i odpada, a stolik dalej stoi. Jednak w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy po 10 złożeniu i odtworzeniu tego stolika, stolik już nie stoi stabilnie, bo tych części zostało tyle utraconych. To samo jest w liftingu rzęs. Jeżeli robimy lifting, czasem wypadnie nam jakaś śrubka, którą jest proteina, którą jest wilgoć i dlatego nie powinniśmy powielać liftingu rzęs z takim samym czasie na końcówkach. Końcówki powinny zostać objęte zawsze minimalnym czasem i jest to jedynie 1-2 minutki czasu aktywatora. Dobrze, czy szkolenia w różnych miastach mają tą samą cenę? Nie. Jest to zwykle uwarunkowane tym, jak duże jest miasto, również cenami, jakie są na tamtym rynku i tym, jak jest przeprowadzone szkolenie, ile godzinne. Jednak waha się zawsze cena od 850 zł do 1300 zł. Ponownie pytanie, czy można bez problemu użyć henny proszkowej, na przykład krakowskiej? Odpowiadałam, raczej bym odradzała. Jeżeli nie da się kupić produktu, teraz już jest po 21, zachęcam do napisania maila do nas. Dla tych wszystkich osób będzie dostępna promocja, nie martwcie się, będziecie mogły kupić. Napiszcie tylko albo na naszego messengera Elibana Polska, albo na stronę bezpośrednio joelash.pl. My wyślimy Wam poprawny link do produktu i na pewno Wam pomoże nasz support. Pani Joanno, wielkie brawa za wiedzę, gratulacje, jestem pod ogromnym wrażeniem całej prezentacji. Bardzo dziękuję Pani Katarzyno.
Jeśli chodzi o certyfikat, to będzie to wydawany jedynie certyfikat Beautyform, on nie jest żadnym certyfikatem Jowlash. Ta wiedza to jest jedynie ułamek wiedzy, którą dostaniecie na szkoleniach, więc przygotujcie się naprawdę na wielką bombę od Elibany, dlatego że są to najobszerniejsze szkolenia z liftingu rzęs poparte największym doświadczeniem, więc naprawdę nasi szkoleniowcy was jeszcze w wielu kwestiach zaskoczą. Czy po zmyciu preparatu numer 1, gdy rzęsy się odklejają, mogę jeszcze raz je dokleić? Oczywiście, wręcz powinna się dokleić po to, aby nowy kształt został utrwalony. Jak używać produktu do botoksu? Niestety na szkoleniu byłam 2 lata temu, nie była poruszona wnikliwie ta kwestia, wiedza wykonywaliśmy na modelkach zabiegu botoksu. Botoksu używamy po koloryzacji, nakładamy go na 3 minuty do 5 minut. Ta informacja jest również zawarta na produkcie. Warstwa botoksu powinna być bardzo cienka, na tyle cienka, że produkt po około 5 minutach zaczyna być matowy, produkt po około 5 minutach zaczyna wnikać w strukturę rzęs i on tak naprawdę zanika. Botoks powinien być nakładany cienką warstwą na całą długość rzęs. Możemy go również łączyć z henną poprzez zmieszanie. Mówimy o tych proporcjach właśnie na kursie. Jeżeli jest pani kursantką, proszę śmiało pisać. Chętnie odpowiemy i pomożemy przeprowadzić całą procedurę wraz z botoksem i laminacją. Czyli potrwały wystarczy demo, jak najbardziej, jeżeli ma pani certyfikat tego, że kurs został przeprowadzony, jeżeli pracuje pani na innych produktach, jak najbardziej pomożemy, może się pani zgłosić na taki pokaz demo. Jednak podkreślam, że jest to pokaz, w którym nie bierzemy czynnego udziału. Jeżeli potrzebujemy przećwiczyć części manualne, jeżeli nigdy nie pracowałyśmy na wałkach, jeżeli chcemy być naprawdę perfekcyjne, to ja mimo wszystko polecam szkolenia. Jednak jeżeli pracujemy już z liftingiem na innej marce, demo jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Podręcznik można również kupić u instruktorów, ale nie u wszystkich. Jest to opcja ekskluzywna, którą proponują niektórzy instruktorzy. Inni mogą kupić go na stronie. Czy kobieta w ciąży może wykonywać lifting? Teoretycznie tak, Elibana na to zezwala, również w skryptach. Jednak weźmy pod uwagę kilka względów i przy liftingu u kobiety w ciąży zawsze należy omówić próbę liftingu, czyli próbę alergiczną, ponieważ kobieta w ciąży ma ograniczone możliwości wzięcia leków, takich jak leki antyhistaminowe, takich jak leki antyalergiczne. Należy dokładnie przeprowadzić z nią wywiad, czy może takie leki przyjmować. Dlatego też kobiety w ciąży powinny podpisać oświadczenie, że zdają sobie sprawę z przebiegu zabiegu. Ale pamiętajmy o tym, że wszystkie produkty są nakładane jedynie na rzęsy. Rzęsy są tworem martwym, który nie przewodzi, który nie wprowadza produktów do krwiobiegu. Jedyny produkt, który ma kontakt ze skórą i powinien mieć kontakt ze skórą, jest klej, który używamy na nasadki, na formy silikonowe. Jak przeprowadzić test alergiczny? Jeśli jest pani kursantką, to jest to dokładnie omówione w naszym skrypcie szkoleniowym. Jeśli pani jeszcze nie jest kursantką, to serdecznie zapraszamy do poruszania takich kwestii. Niestety nie wszystko mogę omówić na webinarze. Coś powinno zostać dla naszych instruktorek. Ile czasu po otwarciu saszetek nadają się do użycia na drugiej klientce? Generalnie mówimy o czasie doby. To jest zalecenie producenta. Dlaczego producent tak zaleca? Dlatego, że on nie wie, co my robimy po dobie z tymi saszetkami, nie wiemy, w jakim środowisku je przechowujemy, dlatego producent zaleca użycie produktów do 24 godzin. Jednak my z naszego doświadczenia wiemy, że produkty działają fantastycznie przez tydzień po zabiegu, 7 dni, rezultat jest gwarantowany. Jedyne, co należy zrobić, to przechowywać saszetki w temperaturze pokojowej, szczelnie zamknięte i zapobiegać utlenianiu się produktu poprzez jego zaklejenie. Jak dobrać odpowiedni wałek? Pytanie bardzo techniczne, które tak naprawdę jest skierowane typowo na kurs. Wałek dobieramy w zależności od długości rzęs naturalnych. I jest to bardzo, bardzo głęboko omawiane. Dokładnie tak, jak pisze pani Ewa, jest to dokładnie omawiane na szkoleniu stacjonarnych, do których serdecznie zachęcam. Pamiętajcie, że szkolenie online nie jest absolutnie równomiernie ze szkoleniem stacjonarnym. Tam jest o wiele więcej wiedzy, jest ona pogłębiona. Tutaj dosłownie jest tylko garstka tego, co dostaniecie na szkoleniu.
co może spowodować rozprostowanie się rzęs. Na przykład zbyt krótkie użycie neutralizatora, na przykład kąpiel klientki, na przykład złe dbanie o rzęsy zaraz po, na przykład użycie tłustych produktów zaraz po liftingu, gotowanie i para, która uderza w nowe przedłużone rzęsy. Hormony, oczywiście, może być to też źle zastosowany czas. Hormony również mają znaczenie dla liftingu. Jestem po kursie Elibany, chciałabym się dowiedzieć, jak używać botoksu i olejku. Przed chwilą o tym mówiłam, na brwiach. Jeśli chodzi o brwi, to możemy używać botoksu i olejku do laminacji po koloryzacji. Nakładamy go botoks nakładamy na 3 minuty, keratynę nakładamy na całość brwi tuż po zabiegu. Jeśli chodzi o Elibanę i lift i w ogóle produkty do laminacji brwi, generalnie producenci, którzy stworzyli produkty do laminacji rzęs, do liftingu rzęs, oni nie badali tych produktów tak wnikliwie na skórze i zdecydowanie są one bardziej priorytowane i dedykowane do rzęs niż do brwi, jednak wiele z nas używa ich również do brwi z powodzeniem. Elibana kieruje produkty głównie do rzęs. Jeśli chodzi o botoks i olejek, jak najbardziej możemy je używać na brwi po koloryzacji. Co w przypadku, gdy po aktywatorze chcę dokleić rzęsy, a klej mi jakby roluje, ściąga, ogólnie wszystko się babrze. Zwykle dzieje się tak, jeżeli on jest mokry. Najlepiej jest w tym momencie przetrzeć rzęsy patyczkiem bądź patyczkiem welurowym, ściągnąć nadmiar wilgoci, nałożyć klej. I to bardzo ważne, nie bezpośrednio na wałek, nie bezpośrednio na rzęsy, tylko na patyczek mikrobrasz i nałożyć go delikatnie na rzęsy. Wziąć do ręki aplikator metalowy i przytrzymać rzęsy. Nie jeździć w górę i w dół, nałożyć bardzo małą ilość kleju i wtedy nic nie będzie się wabrało, nic nie będzie wychodziło niepoprawnie. Suche rzęsy z użyciem kleju będą fantastycznie się przyspajały ponownie do wałka. Wałki nie są jednorazowe, można je spokojnie dezynfekować, można je neutralnie, można je sterylizować w autoklawie, są wykonane z medycznego silikonu, więc można je wielokrotnie czyścić. Jaki jest mój stosunek do wykonywania liftingu na kobietach w ciąży? Szczerze powiem, że kobiety w ciąży są problematyczne przede wszystkim ze względu na hormony. Sama będąc w dwóch ciążach uważam, że powinniśmy się wystrzegać wszystkiego, co jest w naszym otoczeniu niezbędne przez te 9 miesięcy. Przez 9 miesięcy tak naprawdę możemy sobie odmówić wielu dogód. No chyba, że powtarza nam się 9 miesięcy co rok i mamy już 5. dziecko i tak naprawdę mało kiedy nie jesteśmy w tej ciąży, ale generalnie uważam, że kobiety w ciąży powinny jak najmniej mieć kontaktu z jakimikolwiek zabiegami kosmetycznymi, z lekami, z produktami perfumowanymi, z chemią, również tą codziennego użytku, również tą do sprzątania. Pamiętajcie, że żaden z tych produktów nie był nigdy badany na kobietach w ciąży. Żadna kobieta w ciąży nie badała produktu nawet do mycia toalet Domestos. Żadna kobieta nie bada również leków będąca w ciąży, więc wszystkie te produkty są używane na odpowiedzialność kobiet w ciąży, również leki. Jaki jest maksymalny czas, jaki można zostawić farbkę henne na rzęsach po liftingu? Niestety miałam już sytuację, że rzęsy się nie pofarbowały. Jeżeli ma Pani przypadek, w którym się powtarza brak koloryzacji przy liftingu, to możemy przedłużyć taki czas do 5-7 minut, jeżeli są to bardzo oporne rzęsy. Zwykle wystarczają 3 minuty. Tak, neutralizator zawsze 5 minut. Czym zmyć henne z wałka? Wałki, jeżeli są zafarbowane henną, to bardzo dobrze rozpuszcza się kolor w produktach chloropodobnych typu wybielających. Można zostawić je na noc i one wówczas się odbarwią i będą wyglądały jak nowe. Niestety tracę już głos i widzę, że część z Was już odchodzi. Zostało aż 120 osób, z czego jestem bardzo dumna i szczęśliwa. Tak, henne zmieszaną z botoksem zostawiam przez 5 minut. Jeśli zostały jakiekolwiek pytania, tutaj jeszcze widzę bardzo ciekawe pytania o asymetrię w oczach. Można użyć różnych wałków. Pamiętajcie, że wałki można też odwracać. My pokazujemy naprawdę wiele trików na szkoleniach, mówimy o tym, a jeżeli coś nie zostało powiedziane na szkoleniu, bo było
tyle wiedzy, że takie pytanie się nie pojawiło. Pamiętajcie, że my jesteśmy waszym supportem na zawsze. Możecie zawsze do nas pisać, nawet jeżeli nie jesteście u nas przeszkolone, my udzielamy zawsze krótkich i pomocnych odpowiedzi. Jeżeli nie macie u nas szkolenia, a czujecie taki głód wiedzy, czujecie, że jest jeszcze wiele przed wami, to naprawdę serdecznie was zapraszamy do odbycia szkolenia u nas. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, piszcie do nas, przekierujemy was do instruktorów, do osób najbliższych wam. Nasi instruktorzy naprawdę zawsze chętnie pomagają. Jeśli nie oni, to my jesteśmy praktycznie 24 godziny na dobę dla was. Zachęcam was bardzo serdecznie do pisania do was. Piszcie na Messengera, piszcie na Elibane, zasypujcie nas pytaniami, my chętnie odpowiemy. Jeśli jesteście certyfikowanymi stylistkami, pamiętajcie, że mamy swoją grupę, pamiętajcie, że możecie tam pytać o wszystko, my zawsze chętnie pomożemy. Na tyle to by było na dziś. Te osoby, które nie usłyszały wszystkich odpowiedzi na pytania, bardzo proszę o odtworzenie szkolenia w dniu jutrzejszym. Naprawdę wiele z tych rzeczy zostało powiedzianych. Jeżeli coś nie zostało powiedziane, to proszę do nas pisać śmiało. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wytrwałość, za uwagę, za to, że byłyście ze mną tak długo i serdecznie zachęcam was do skorzystania ze szkoleń Elibana oraz zachęcam was do skorzystania ze zniżki. Jeśli ktoś nie zdążył z problemów technicznych, napiszcie do was, na pewno wam pomożemy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam udanego wieczoru oraz wesołych zbliżających się świąt. Pa!